No dobra, koleżko. Już więcej się po rejonie nie pobujasz. Nie, żebym miał coś do ciebie. Po prostu mama mnie prosiła. O nie, nic z tego. Widzisz tą hennę? Zgadza się. Pamiętaj słowa matki. Zresztą nie po to cię w Lidlu wywalczyłem, żeby cię teraz wypuścić. Adrian, pospiesz się, bo babcia już jedzie, kiedy ja tego karpia usmażę. No i chwila. Legia Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy? To mów dziób, chuj mów dziób. Słyszałam! Twardy zawodnik. Druga runda, cwaniaczku. Co tam się dzieje? Dobra, nie mam czasu, sama tego karpia zabiję. Już mamusiu, już dobrze założone duszenie trójkątne z dosiadu i za kilka sekund będzie klepał w matę. Adrian, wchodzę! Jeszcze chwilę, jak nic trenowałem MMA! Synek, co ty bredzisz? Po co ci ta pałka? Co ty wyprawiasz? Dziwny, nie trafiłem o zdech. Każda ryba w końcu zdechnie, jak się o z wody wyciągnie. Coś ty zrobił z tą kuchnią. Ech, Wigilia, człowiek na służbie musi siedzieć. A szwagier z teściem pewnie już do drugiej połówki dochodzą. Krzychu, nawet mnie nie wkurwiaj. Przez kogo tu siedzimy za karę? A co, że niby moja wina? A moja? A kto pił na służbie? No kto? No my. No. A kto przyniósł i namówił? A kto się zgodził, a jak się skończyła, to jeszcze poleciał po piwo? Piwo to nie alkohol, zresztą nikt by się nie dowiedział, że piliśmy, gdybyś nie wjechał do metra. Typa na tych. Chyba co roku to samo. Każdy złodziej w Wigilię przebiera się za Mikołaja dla niepoznaki. A ty, Krzychu, od razu złodzieje. Zakład? O flaszkę? Dzisiaj? Masz jeszcze jedną? Dlaczego ja mam wchodzić, a nie ty? Bo to był twój pomysł. Wymyśliłem, że jeden stoi na zewnątrz, a drugi podaje fanty. To dlaczego akurat nie? Jezu, Walu, mniejszy jesteś, łatwiej się zmieścisz. Dobra, niech ci będzie, tylko firuj porządnie, żeby nie było przypału. Tłocz! Jestem gotowy. A nie mówiłem? Naprzód! Malu przypał! Pały! Poszli, znaleźli dzieciątko w żłobie. Wszystkie mi znaki danymi. O kurwa, nie wierzę, Mikołaj! Znaczy dwa! Space on, kretynie, to my! I wie, jak się nazywam! Poś nas, bo mamy przypał z psiarskimi! Nie no, jasno, HWDP, zapraszam do środka! Mamo! Mamo, Mikołaj! Do nas przyszedł i to z kolegą! Kurde, co to za pasterka plus 7 stopni zero śniegu? Nawet człowiek nie zmarznie porządnie, żeby mógł się napić na rozgrzewkę. Przecież i tak pijemy, po co musisz zmarznąć? Bo wtedy to nie grzech. No Walu, pij szybciej, bo zwietrzeje. Czekaj, ta menda rudy tu idzie. No kurcze, pięknie, pięknie. Nie dość, że nie stoją w kościele tylko przed, to jeszcze wódkę w czasie mszy kleją. Nic ci do tego, szmaciarzu. O, ty, zobaczymy co powiesz, jak twojej matce wygadam. Spróbuj tylko, Legia Warszawa. Dobra, Spiston, zostaw. Nie rób przypału pod kościołem, zawijamy się. No i właśnie dlatego, uczęszczając na siłownię, dobrze jest wspomagać się anabolikami. No i co? Mikołaj! A nie mówiłem, że on istnieje? To nie wierzyliście, lamusy! Ups! Ani chwili spokoju. Trzeba było skończyć studia, mam za swoje. Witajcie, dzieci! Czy byłyście grzeczne? Tak, panie Mikołaju! W takim razie prezenty. Proszę, proszę i proszę. Ho, ho, ho! Wesołych świąt! Wypijcie moje zdrowie, a teraz zmykajcie. Potrzebuję chwili prywatności. Dziękujemy! Wesołych świąt! Do widzenia! No nareszcie jeszcze pół minuty i byłaby lipa. Krzysiek! Trzymaj go! Ten na mnie ucieknie! Eliksir odwagi zaczyna działać! Ać! To i teraz ogień! No co jest? Dawaj malutki, nie rób mi przypału na osiedlu. Może popchnąć! Ty, Solaris, lepiej ciągniesz niż pkasz. Ale dzisiaj nic z tego, bo akurat jestem bez hajsu. Co, ruska wacha ci nie smakuje? No w sumie się nie dziwię. Obiecuję zapel teraz, a już nigdy nie zatankuję na Lukoilu. No Wojtas, co jest, bo mi już dupa przymarza do sanków.
Jedziemy czy nie? Ale siara, a myślałam, że polecę na furę. Trudno, Wojtas, będziesz płacił dalej. Ho, łysa, idziemy. No nie zapali, sierżant patriota, nie smakuje mu ruskie. A z gazu? Tak, na zimno i z gazu jeszcze przy minus 3. Dzwoń po Spacona, pchać trzeba. No, kiedy będziesz? No jak to, kto? Numer ci się nie wyświetla? Policja, kur. Ja pierdolę, rozłączył się. Halo? Spacon lamusie, nie rozłączaj się, to ja walu. O, ja myślałem, że to psiarskie. Wychodzi z starszenia, trzeba popchnąć. Nie, nie mogę, starsza kazała mi siedzieć z panem Wiesiem, bo remontuję łazienkę po Sylwestrze. A co tam się stało? No właśnie, miałem cię pytać, bo ja się tak zrobiłem, że nic nie pamiętam. A myślisz, że ja to lepszy byłem? Dawaj na dwór, piwerko jest. O nie, postanowienie noworoczne. Zero alkoholu i szlugów. Nara. Same problemy przez tę wódeczkę. O, już odmalowane. Czy ja dobrze słyszałem? Ktoś tu mówił o wódeczce. A co? No co, no pić się chce trochę. Mama zabroniła. A tę glazurę to się nie kładzie na takie krzyżyki? Ja tam jestem ateistą i krzyżyków w glazurnictwie nie uznaję. I nie glazurę, tylko terakotę. Młody, to i głupi. Płytki fajansowe tylko na ścianę, a na podłogę? No, no. Tylko terakotę, czyli kamionkowe. O, to tak krzywo to ma być? Jest zasada. U siebie rób jak u siebie, a u obcego na odpierdol. Ja nawet u siebie zrobiłem na odpierdol. Ze szwagrem trochę rywalizujemy, a on też w wykończeniówce siedzi. Zobaczył moją łazienkę i mówi: Wiesiu, no widać, że sam nie robiłeś. Nie by było nie stać. To co, młody, pójdziesz mi po tą małpkę i szlugi? Kurwa, solari, satin. 69 minut na tulbie? Prawie, że źle koncentrupę pobiła. Kurwa, jakby mi się hajs nie skończył, to bym mogła jeszcze z pół godziny leżeć. Nie, no wiadomo. Ale mnie suszy. Browara mnie się chce. O, Spacon. Elo, Spacon, jak tam po Sylwku? Jeszcze kaca leczysz? Nie, już nie piję, nie palę, to dla pana Wiesia od łazienki. Daj 5 blach. To ci przypomnę, czemu remont musisz robić. 5 blach sporo. Ale jak nie piję i nie palę, to mnie stać. Trzymaj. Ty, toś ty mu powiedziałaś, że nakrył swoją staną z Wojtasem w łazience i tak się wkurwił, że sam powyrywał kafelki, a kibel z dyni załatwił. No jesteś. Nie no, długo żeś wytrzymał z tym postanowieniem noworocznym. 3 dni bez szluga. No co jest? Ty, Judaszu, o wszystkim wiedziałeś i nic nie powiedziałeś? Spacer, no co ty? Teraz ty. No co ty? Wiem wszystko! Wiem, co robiłeś z moją matką na Sylwku! Spacer, co ty bredzisz? Pojebało cię! Nie wykręcisz się, wszystko mi wygadała Solaris za 5 blach! 5 blach? Całą noc wykupiłeś? I ty jej wierzysz? Chcieliśmy puszczać fajerwerki i po pijaku pomyliliśmy balkon z łazienką i tak wyszło! Nie chciałem się przyznać, bo to był mój pomysł, proszę mnie no! A więc to tak... No, to Solaris... Zrobi teraz gratis! To jest życie. Trzeci gotowy? Dobra, Spacon, jesteśmy chyba kwita. Nie zupełnie. Huh? Panie Wiesiu? Ja skumajcie to. Kurna. Tak to każdy lamos umie. Spróbuj tak z kaczuchy i szybciej. Ta z kaczuchy, nie da się. To musi być taka lepka, najlepiej po czymś słodkim, a nie zielona. Jakbyś trochę podróżował po świecie, to byś wiedział co nieco. Typ normalnie pod centralnym napieprzał tak równiutko na 15 centymetrów kilka razy pod rząd. Tak mi zaimponował, że mu 2 blachy wrzuciłem do puszki. Akurat ty byś komuś 2 zeta dał. No dał, sam widziałem. Ale jak wkładał 2, to w tym samym czasie wyciągnął mu 5 i kilka żółtych. Liczy się gest, kolo chyba się nie skapnął, bo mi podziękował. O kurwa, patrzcie kto idzie. O jebany. Daj skurwa, 1, 2, 3. Cieślak. Spacon! No to teraz jak Brucele! O,
Adrian Spejson Puchacki, mistrz świata w waleniu gruchy! Raczej w waleniu konia! Co jest, kurna, raz, dwa, trzy? W waleniu konia? Przecież to chyba to samo. 104? Tak to wali moja babcia. A co, ty może lepiej? Odsuń się, dziewczynko, to ci pokażę. Jeb, jak dzik w paśnik. Jakieś pytania? Nara, lamusy. Cieślak, zaczekaj! Ale on jest męski! Kurna, Spejson, ale siara. Jeszcze mu kiedyś pokażę. Ty, Spejson, co tak obcinasz tego ciślaka jak komornik szafę? Podobał ci się, czy co? Sam jesteś pedał. Nieźle dojewał przez te lata. Jakbym zapodał tyle czeskiej mety, co on, też bym tak wyglądał. A przecież wyglądasz. No bo zapodałem, nie? Patrzcie, jaki fafarafa idzie prosto do boksera. Ciślak! Ciślak, zrobisz to? Dobra, wrzucaj. Uważacie? O kurna, niezły jest, widzieliście to? Pstryki 500, jak fotoradar. Też mi sztuka. Kurna, ale jestem podjarana. Dzisiaj przywal teraz z pluchy, to chyba dostanę on gard mu. Ja to chyba już dostałam. A nie, to był bąk. Teraz obserwujcie. Będzie taka luta, że nikt na dzielni takiej nie ma. Jesteś pewien, że nikt? Spejson? Zgodzę się. Urosłeś. Thanks. Czeska meta. Czeska, ruska, a nawet chińska. Spejson zaczyna blefować, to się może źle skończyć. Chińska? Nawet nie wiedziałem, co taka jest. To co, sprawdzimy się na bokserze? A co, nie boisz się siary narobić przy duperkach? O ty kutwo, wal. Sam tego chciałeś. Legia Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy? To chuj mów dziób! Chuj mów dziób! Zwycięstwo! Nie mów hop, zanim nie powiesz hip! Jeszcze cieślak! Jaki cieślak, Spejson zamknął licznik! Nieźle? Może i jesteś najlepszy, ale ja jestem jeszcze lepszy! I myk jak Solaris do ryja! No to mamy remis. Dogrywka przed klubem. A więc gra w Najmana. Zasady są proste. Jeden stoi, drugi wali. Potem zmiana. Kto dłużej będzie leżał znokautowany, ten przegrywa. Pierwszy Spejson. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A co się stało? Teraz cieślak! Raz, dwa, trzy! Nie dla nas jest porażki smak, nie dla nas forma zła! I co, cieślak? Jeszcze się spotkamy! No, Spejson, szacun! Dzisiaj masz gratis! No, super! Tylko nie wiem, czy dam radę, bo coś strasznie bolą mnie jaja. Zamiast mi podziękować, to marudzi, jakbym mu na nich nie stanął, to by się do rana nie ocknął. Chyba cały grochu. Kurna, ale wymyśliła czerwona róża. Skąd ja jej wezmę o tej porze? Ty, czekaj. To będzie dobry dzień. No malutki, nie rób mi tego nie w takim momencie. Jezu, żeby się okazało, że to tylko Klemy zaś nie dział. Teraz pytanie do wymiany alternator czy akumulator. Może popchnąć? Popchnąć to, że możesz swoją starą, lamusie. Dzisiaj ci daruję. Masz szczęście, że się śpieszę, bo się z jedną laską na wiataku ustawiłem. No, sierżant, przyjacielu, doigrałeś się. No pewnie, że nie bity. Ja przemocy nie uznaję. Elementy kolorowe, bo korozja gdzieniegdzie się pojawiła. Ale teraz jak nowy. No, a to wgniecenie? To? To od woskowania. Tak go polerowałem, że aż wgniotłem. Panie, taka okazja, drugi raz się nie trafi. Silniczek, igła, pali i chodzi jak szwajcar. A serwisowany w ASO? ASO to? No, Poloneza to FSO. A po co?
serwisować, jak tu się nic nie psuje. No i właśnie dlatego lepiej jest zaryzykować zesranie i pierdnąć. To taki z ciebie kolega? Nie podzielił się, tylko sam wszystko wyjarał, Żydek. Walu, no co ty? Przecież mówiłem, że nie mam zioła. Ta i co? Że niby jak długo będę wstrzymywał pierdnięcie, to w końcu zemdleję, bo ciśnienie zatrzyma serce na chwilę? I powiedz, że nie jesteś skopcony, jak masz taką rozkminę. Nie wymyślam, tak jest. O, Wojtas idzie. Patrzcie na to, 700! Chło kurwa, co ty, bank obrabowałeś? Czy nerkę sprzedałeś? Skąd masz tyle kwitu? Lepiej usiądźcie. No przecież siedzimy. Opyliłem sersenia. O kurwa. Gdyby nie hajsy, to mnie uwierzył. I co teraz będzie? Jak to co? Na modlisko do komisu! Kalibrę mam upatrzoną, nówka sztuka! Rocznik 90. Wszystkie świnie nasy, jak pod spelu, no takim zajedziemy. A klima jest? Lodówenia? No pewnie, że jest niesprawna. Ale szyby w prądzie są, to po co klima? A książka serwisowa będzie? A co to ja, biblioteka jestem? Zresztą książką pan będzie jeździł czy samochodem? Mówię, brać od ręki, bo za godzinę przychodzi klient umówiony, zdecydowany, także... Nie no, ładny jest, widać, że dbany. To ile pan zejdziesz z ceny? Zejdziesz? Ja się zastanawiałem, czy nie podnieść. 200 ani grosza mniej. Jak nie pójdzie, to dla siebie zostawię. Dobra, krótka piłka, daję 700 i pisemy. O nie, czekaj, bo zaraz zostam ze śmiechu. Oho! Wykrakałem. W takim razie pozostaje tylko jedno wyjście z sytuacji. Ty... Bo w telewizji było, a ja nic nie skumałem. Kto to jest ta emancypantka? Co? A, to jest ta. Taka laseczka z fiutem. No, nie wiesz. Elo, lamusy. Co wy na to? Wojtas, mogłeś ukraść brykę prawie każdą, jaką chcesz, a zajebałeś sierszenia? W dodatku swojego. No tak, szukałem i tak trafiłem przypadkiem na niego i tak na mnie jakoś popatrzył smutno z wyrzutem, że mi się go szkoda zrobiło. No to wziąłem i 700 do przodu. Główka pracuje, tylko papiery trzeba nowe załatwić. Ile grubas będzie chciał za lewe? Zajebiście ci ta główka pracuje. Mniej niż tysiaka nie weźmie. O, nie mówiłem? Ej, Jowita, szkoda, że dopiero teraz zaczęłaś chodzić z gołym brzuchem. Tak to bym już dawno zwrócił na ciebie uwagę. Wcześniej nie miałam trajbala nad tyłkiem i kolczyka w pępku, to nie było co pokazywać, nie? Pieczywo czosnkowe. O, nareszcie. A ty nie chciałaś? To jest dla dwóch osób. O ty, jak dla dwóch przyjść, to dla jednej za mało. Spoko, Spacer, ja nie chcę. Chińczyk mi wystarczy, nie? A. Uratowałaś lamusa, już mu chciałem jebnąć. Ale ty jesteś odważny, Spejso, normalnie jak pudzian. Co tam pudzian? Jak cały pudzian będ. Widziałeś wieśniaka? Nie dość, że pizzę promocyjną za pół ceny zamówił, to jeszcze o darmowe pieczywo czosnkowe się upomina. Mało gołąb do kuciek w ciecie. Cicho, ośle, bo się wyda. Sorry. Mam słabość do kulturalnych mężczyzn. Lubi cię, Spejson. O kurwa, lubię cię, Spejson. Jakie teksty, zaraz puszczę pawia. Znasz się na laskach jak fagot na nutach. Jak dzisiaj Spejson nie zaliczy, to nie nazywam się Wojtas. No to trzeba ci będzie jakąś ksywkę wykombinować. Wojtas. Może kutas. Przyjdź się na chwilę. Teraz Spejson popatrz jej w oczy i powiedz... Mariola, bez lipy. Z ryja, to ty jesteś najładniejsza na grochowskim rejonie. Chyba się w tobie zakochałem. O kurna, jaki debil, pomylił imię. Mariola? Co? Powiedziałeś do mnie Mariola, no co ty? Chcesz coś zdziałać i zapomniałeś, jak mam na imię? Spejson, wypieraj się, kłam, dotąd aż przyzna ci rację. Ta podstawowa zasada. Chyba coś ci się pojebało, powiedziałem Jowito. No co ty gadasz, wyraźnie słyszałam. Dobra, Don, wspólnik, nie wspólnik, ale podłogę zmyć trzeba, bierz mopa i zasuwaj. Ała, no co jest? Po twarzy mi je ociepiałeś! O nazwisko! To papysko! No jak po nazwisku, a po czym? To Don to nie imię? Don chuj! Don nazwisko! Chuj! Imię! Zapamięta! A, dobra chuju, mopa w łapę i jedziesz. No, teraz to rozumieć. No, może faktycznie się przesłyszałam? Mario Vita, no co ty? Ja bym cię w życiu nie okłamał! No co, Spejson? Co robimy później? Chata! Mów, że masz wolną chatę i bierz ją do siebie! Jezu, jakie emocje! Jak na EU3! Może pójdziemy do mnie?
chata wolna, bo starsza akurat na drugą zmianę poszła. Do ciebie? Spoks! Gol! I czy smakowało? Podać coś jeszcze? Bierz rachunek, świnie, na chatę i do dzieła! Później mi podziękujesz! Rachunek! Proszę. No żeż kurwa następny. Ale lipa. No to Spejson szukaj roboty. Bo z dychą w portfelu to nawet mojej siorki nie wyrwiesz. Ładna mi dziewiąta. Chyba już z wpół do dziesiątej. Z ogłoszenia, tak? To ty dzwoniłeś? To była pierwsza lekcja. Do roboty nigdy nie przychodź na czas. Dniówka leci, no i ty lecisz. Tyle, że w chuja ze zleceniodawcą. Pan Wiesio? Od dzisiaj nie pan Wiesio, tylko pan szefie. Zamachanie łopatą dają 10-12 zeta za godzinę. U mnie dostaniesz dwa razy tyle, tyle, że za dzień. Pasuje? Nie, no pewnie. Dobra, młody, to idziemy. Już mi się trochę spasza. No to młody, łapiesz zawałek i zasuwasz po ścianie byle jak. Nawet małpa by dała radę. Obudź mnie, jak skończysz. Szefie, gotowe. Co? Tak szybko? Pokaż, co żeś tu wy... Co to jest? No, pomalowane. Jak szef kazał. Kazał? Co ja mówiłem? U siebie rób jak u siebie, a u obcego na... Najlepiej? Na odpierdol! To ma być pomalowane? No ale szef... Młody, zamknij się, nie wyprowadzaj mnie do szału! Nie dość, że dwa razy dokładnie malował, to jeszcze taśmy malarskiej użył. Jest niepisana zasada. Rób jak każdy, byle jak. Zrobisz u jednego dobrze, to każdy będzie chciał dobrze. Standardy muszą być zachowane. Bierz przykład z najlepszych. Patrz, jak most łazienkowski ekipa zrobiła, to się nawet beton zapalił. Co to jest? No wiadro z gruntem. Nie mów, że gruntowałeś przed malowaniem. No przecież sam szef kazał kupić. To, że kazałem kupić, nie znaczy, że miałeś użyć. Dzwoni po karetkę. Chcieliście wpuścić kibiców na Łazienkowską? To niech Łazienkowska spłonie! Kurwa, w takim momencie... Halo! O Jezu, Walu, teraz musisz dzwonić. Akurat wjeżdżałem na A2, żeby sprawdzić, ile szerszeń wyciągnie. Co? Tak, akurat. Dobra, zaraz będę, ale jak mnie wkręcacie, to przez miesiąc macie zakaz wstępu do szersenia. Nie no, zaspany byłem, to się dałem wkręcić, że Rudy rządzi na dzielni, ale po drodze obudziłem się, przemyślałem sobie i mówię, ta, Rudy ma ścigacza. Chyba krzywe nogi jak sracza. O kurwa, Rudy ma ścigacza. Na którego lecą wszystkie laski, gdzie jest sprawiedliwość na tym świecie? O kurna, Rudy, respekt, ale się zajarałam jak po wymianie lamp w solarium. Jakbyś nie był Rudy, to bym ci dała za darmo, ale i tak zniżkę dostaniesz. Tak? To co powiesz, kurczę, na to? Łysa i Solaris to nawet na miesięczny dwustrefowy polecą. Zresztą i tak mam w dupie te pasztety. Ale żeby tak Rudemu, a nie nam... Czekaj, jakoś go zagnę. Te, Rudy! A prawo jazdy na tą motorynkę masz? Bawko, to jest dla takich lamusów jak wy! Ja zamiast dokumentu podaję jagiełło! Albo tą!
Chobego! Skakuj, Sorajś, przewiozę cię! Kukuwa, zaciekajcie! Później, bo się wypierdzielę! To zakręta po tym jadu, bra! No nie mogę, wyszło na to, że Rudy jest lepszy od nas. Jak coś nie wykombinujemy, to mnie chuj zastrzeli z pistoletu. Może wysmarujmy mu ten motor gównem? Tak jak kiedyś samochód. Wojtas, sam się wysmaruj gównem. Do tej pory mnie mgli. Czekajcie, Wojtas, mówiłeś, że Rudy nie ma prawka na motor. No nie ma, kiedy się chwalił. A więc trzeba zawiadomić psiarskie. Co ty, Walu? Konfidentów chcesz za zrobić? Luzuj po ślady. Ściągniemy psiarskich, nie gadając z nimi. Rysiek, a mogę o jedną rzecz zapytać? O nie, jeszcze mi tamtej dwie dychy nie oddałeś. Nie, no wiem, no przecież nie o forsę. A, no to pytaj. No to ile ty masz lat? Mam 47. A co? Nie wiem, to tyle co ja. A ten? Staje ci jeszcze tak bez problemu? A co? A, nie, nic. Kurwa, ale się dzisiaj duży, nie? Pana tych. Chyba ich do reszty pojebał. Gonimy? Zapnij pas, Krzychu, i módl się, żebym się nie rozjebał jak zawsze. Spejson, wieśniaku, gdzie w butach na fotel? Chodź, Szogunie! I sam wystaw dupę, jak jesteś taki mądry! Myślisz, że lubię mieć komary między pośladami? Jak nas złapią i wsadzą, to nie tylko komary będziemy mieć między pośladami! Wojtas, skręcaj w osiedle! A tym banom gdzie się tak spieszy? O cholera, policja! Rysiek, uważaj! O kurczę... Nie wierzę... Udało się! Szpachlał na odpierdol. Jak idzie? No trzeba będzie coś podłożyć pod sprężyny, bo tyle szpachli tu poszło, że aż przysiadł. Mówiłem oszczędnie. Jak oszczędnie, inaczej się nie dało. Blachę to się przed szpachlowaniem klepie, jak ma być dobrze. A kto ci mówił, że ma być dobrze? Ma być szybko i tanio. A że przysiadł, jeszcze lepiej. Sprzeda się, że sportowy. Dobra, młody rupa, ja idę mu legalne papiery skołować. Do fajranta ma być gotowy. Tak jak on będzie dzisiaj gotowy, to jestem z policji. Jasny wieczór z ziomeckami, zamulamy pod blokiem. Jakiś frajer zgubił drogę, już łapizę pod okiem. Nabijam lufę, ściągam chmurę jakoś... No i no, co tam, Wojtas? Elo, Walu, co robisz wieczorem? No i namówił. Ciurala, ciurala, weź mojego szurala, dziewczyno, zapustowy to ja chcę bez gumy. Nie wiem, jak to jest, nie słucham disco polo, ale jak wypiję, to znam wszystkie kawałki. To tak jak ja. Widać, każdemu w tym kraju gra w serduszku po polsku. Ty, jak gdzie Spesion się podział? Sra jak zwykle. No i 25 tysięcy baksów popłynęło do Bałtyku. Swoją drogą, to za tyle kasy to można by się zastanowić. Ty się, Spejson, nie masz co zastanawiać, bo już dwa razy zeżarłeś i to za darmo. Weź mnie nawet nie wkurwiaj, to przez ciebie było jeszcze raz takie coś... Chłopaki, a co to za lamus w krzakach siedzi, zboczeniec? Prędzej ten konfident, co pałą kabluje, jak ktoś browar nad Wisłą pije. O kurwa, faktycha, Spejson! Ale mamy farta, że to ja będę mógł poprzyjebać. Legia Warszawa to najlepszy klub, kto nie wie, to jakiś inny chuj. Coś ty za jeden? Ty, a to nie jestem z tych HON-u, co go wyjebali, bo kogoś tam molestował? Oj, tam od razu molestowałem, nie molestowałem. Zresztą, co to za molestowanie? Gała to nie seks, prawda? No chyba tak. W końcu jest tańsza od numerka. A poza tym, Rurek sam się o to prosił. Postaw mnie, chłopcze, interes jest. O Jezu. Dobrze. Po pierwsze, ani słowa nikomu, że tu jestem. Ukrywam się od jakiegoś czasu. Po drugie... Zlitujcie się, przyjaciele. Pomóżcie mi dostać się do budynku THN. Zabrali mi kartę, a ochronę nie chcę wpuścić. Chciałbym choć jeszcze raz poprowadzić fuckty. Jak tego nie zrobię, chyba się zesram. Już mam wszystko obczajone. Pojedziemy do miasteczka Wilanu, włamiemy się na śpiocha do tego... jak się nazywa ten młody Strasburger? Heiser? No, i tego. Weźmiemy kartę i wejdę jak on. Nie, z THN to ja tylko kiepskich lubię. No tak. To jak będzie? Cześć, myślę.
Hokus pokus, czary mary, jak postawisz nam browary. Nie no, z tym to będzie problem, bo akurat nie mam kasy. No to co dupę zawracasz? Muka, kurwa, zajebać ci w pierdol? Goń się, lamusie. Można było się tego spodziewać, zresztą po tej stronie Wisły same buraki mieszkają. Powiedział, słoik. Dobra, Wojtas, zapuszczaj jakąś nutę i łoimy dalej. Ojebany ukradł sierżenia! Na szczęście wiemy, gdzie go szukać. A, no i widzisz, Pietrucha, do czego to człowiek doszedł. Kiedyś cieciowaliśmy w szambiarni, a dzisiaj telewizja. Wielki świat. O, ja tam tęsknię za szambiarnią. Przynajmniej tak nie jebało. A, to przez te modelki. Sporo się tu kręci. Dobry, my do tych, do małych gigantów. O kurna, jakie brzydkie dziecko. Przepustka jest? No właśnie nie mamy. A, macie szczęście, że nie jesteście parą hetero. W naszej stacji nie lubimy odmieńców. Wchodźcie. Ale jak to cię przywrócili? No jak to, Rurek, skup się, a jak inaczej bym tu wszedł bez karty? Aha, dobra, to szybko, bo już się kończą reklamy. Tam masz damskie buty w męskim rozmiarze i zaczynamy za 10 sekund. To jest frajer! Spejson! Legia Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy? Siema, mówi Spejson. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak znokautować frajera jednym ciosem, nie wylewając przy tym piwa. Kurczę, troszkę rozlałem, jeszcze raz. I zawsze oglądam tylko akcje, przeważnie finały, ale wczoraj trafiłem na takiego ciekawego pornosa, że tak się w fabułę wkręciłem, że przewijałem ruchanie. No, a jaki tytuł? King Kong i licealistki. I tam była taka wielka małpa, co najpierw podglądała dziewczyny, jak się zabawiały w szatni po WF-ie, a potem jedną porwała, co była trochę podobna do Solaris, i uciekła z nią na taki wieżowiec, bo się w niej zakochała, a jak ją wojsko atakowało, to ten King Kong, żeby jej nie zastrzelili, tej Solaris, to schował ją sobie do domu. No, nareszcie idzie, rajdowiec. I co, zdałeś? Zgodnij. No, 8 razy była kapa, to teraz pewnie też. Taki chuj, to 9 razy sztuka, zdałem. Ta. No to, ale jestem podjarany jak ksiądz Gil w smyku. Trochę mi się pojebało na rondzie, bo pod prąd pojechałem. No i na manewrach tylko jeden pachołek się nie przewrócił. Ale powiedziałem egzamintantorowi, że jak teraz mnie obleje, to mu tą łelkę z dachu wezmę i zamontuję w dupie. Później udałem, że niby lusterko poprawiam, a zasłoniłem kamerkę i taką lotę mu sprzedałem profilaktycznie, że się ocknął dopiero po egzaminie. Nawet nie wiedział, że na miasto wyjeżdżaliśmy. To co? Dzisiaj stawia Spejson. Pewka! Tylko hajsu nie mam, to najpierw musimy opylić te kamerki, nie? Skara nieboskie, z tym chłopakiem jak nie siłownia w dużym pokoju, to walenie w środku nocy. Adrian! Ty jesteś pijany! Uj! Wziąłem! Jak to mu matka samochód kupiła? No kupiła, za to, że zdał prawko! A skąd ona hajs miała, jak ona w życiu mu grosza nie dała? No pewnie dlatego miała, tylko nie pochwalił się, jaka to fura! Powiedział, że niespodzianka. Kurde, jak BMW trójkę dostanie i to taką w miarę nową, taką z 90 rocznika, to chyba się zesram z zazdrości! To znaczy, zesram się z zazdrości, że ma furę prawie taką dobrą jak ja, bo wiadomo, że sercyń najlepszy. Oczywiście w tej cenie. W cenie złomu? No właśnie. I jeździ. O kurwa, nie wierzę. Elu! No jaki kondom kaszlakiem popylał? Co? Powiedziałeś matce, że nie znałeś i za karę ci kupiła. Może i ciasny, ale własny. Śmiejecie się, bo zazdrościcie. Ta, zazdrościmy. O kurwa, Walu, patrz na rejestrację. O, grujec, można się było tego spodziewać. No co to, po ciotce jeszcze nie przerejestrowałem. Dobra, śmiejcie się, jeszcze będziecie się prosić. A właśnie, o wilku mowa. Pojedziemy wieczorem do Speluno pizikiem, co? Bo serseń uszczelkę spod głowicy wydmuchał i dymi na biało, jakby papieża wybrali. Mówiłem? Romantika, ekstazji, kurczpans i szprice. Romantika,
koszyki od Kaszlaka, bo Solaris chętna, a wszystkie kible zajęte. No nie wiem, śmiałeś się. Oj kurwa, żartowałem, bez kitu pożycz, bo trzy piwa w nią zainwestowałem, to żal stracić. Dobra, mam. I szprice. Szybko poszła. A, bo jakiś taki ściśnieniowany byłem, chyba po tym King Kongu. O kurwa, patrzcie. O-o. Kurwa, Wojtas, no siedzisz w furze i nie widzisz, jak ci blokadę zakładają. No wyobraźcie mi, że trochę zajęty byłem. No i tak to się kończy, jak się furę pożycza. Nigdy w życiu... No jakbyśmy byli u mnie w warsztacie, tam ci zdjął te kajdanki. Tylko jak tam dojechać? No co, wsiadacie? No niby można porządnie zrobić. Wywiercić dziury wiertarką, skręcić śrubami z nakrętką. Ale komu by się chciało tyle pierdolić? Jep, 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 blachowkręty, młotkę wbić, dokręcić byle jaki gotowe. A to skrzydełko, to w ogóle coś daje? No a jak myślisz? No myślę, że chuja. No i dobrze myślisz. To po co przykręcamy? Bo zajebiście wygląda. W dawnych czasach wojownicy malowali na rilach barwy wojenne, żeby przeciwnik był wysrany. Czasem taki mały, wyurany więcej może zdziałać niż taki dzik skoksowany. No jak? No a co byś zrobił, jakbyś mnie nie znał? A ja bym przykozaczył znienacka z mordą, żebyś dawał hajs. No nie wiem. Pewnie chwilę miałbym z siebie bekę. A potem bym ci jebnął. Akurat. A co? Hajs byś oddał, wydygany. Oho. O kurna. Szef wrócił? Nie no, on by nie pukał, przecież to jego zakład. To kto to? Mam nadzieję, że nie psy, bo pójdę siedzieć razem ze starym. Przecież to jego warsztat i on ci każe wsadzać kradzione rzeczy. A myślisz, że od kogo je kupuje? Walu, otwórz, przecież wiem, że tam jesteś. No przecież widzę, że się światło pali. Czy to psy? O kurno, Solaris, to ty nie strasz ludzi, no! Walu, wyłaź z kanału, to Solaris! Jest z wami Wojtas? Czego tu? A tego! O! To Wojtasa? Nie kurwa, łysej! 5 melanży, żółw w tygodniu, to skąd ja mam wiedzieć czyje, nie? Próbuję ustalić, na pani byłam, kurwa i nie pamiętam, czy z nim było w gumie, czy bez. Jak się znajdzie, to powiedzcie mu, żeby do mnie zadzwonił, albo przynajmniej odebrał. Możesz na nas liczyć. Tylko czasem nie dzwoń do niej i broń Boże nie odbieraj. A co ona mi może zrobić przez telefon? Wszystko! Podpuści cię, nagra jak się przyznajesz i ani się obejrzysz, jeb! 300 wymiesięcznie alimentów. Nie wypłacisz je do końca życia. No ścigamy się czy nie? A co, tak ci się spieszy wsi sobie narobić? Żebyś się nie zdziwił. Dobra, zasady są proste. Daję znak, zapierdalacie do tamtego rądka, zawracacie i kto pierwszy przejedzie koło śmietnika wygrywa. Kto drugi, ten chuj, normalnie jak w formule. I pamiętaj, Spejson, co ci mówiłem. Czasem taki mały, wyurany więcej możesz zdziałać niż taki dzik skoksowany. I uwaga, do biegu, gotowi, rura! Legia Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy, to chuj ma dziób. Spejson dał mnie dwójkę wrzuć, ale lamus nawet nie muszę na benzynę przełączać. No co jest? Nie, to ja biegów nie zmieniam, ale przypał. I co, Wojtas? Zdziwiony? W sumie ja też, bo nie wierzyłem w Kaszlaka. Kurde, coś za daleko mi odskoczył. Na gazie nie dogonię. A chuj, niech się cieszy. Balu, zatrzymaj się, mamy do pogadania! O cholera, Solaris, sorry, Spejson, nie będę ryzykował alimentów. Jebać biedę! Dobra, co się odwlecze, to się upiecze. Chuj, idę pogadać z Ciślakiem, może to jego. No jak? No i srak. Idę na chatę. Nara. Nie przejmuj się, Kaszlaczku. Do trzech razy sztuka.
Czyli jeszcze raz przejebiemy, a potem to już z górki. Zresztą szerszeń to nie twoja kategoria wagowa. Co on pierdoli? Jak mu nie pokażę na przykładzie, to nigdy nie zrozumie. Nie dla nas jest porażki czas. Ty, nie... gruby, wyskakuj z hajsu. No co jest, pomóc ci? Nie no dobra, koniec żartów, kurdupelku. Ale co? No jak to tak? Bez piwa, na ławce, trochę przypał. Jak ktoś zobaczy, to pomyśli, że nas nie stać. No stać? No dzisiaj nie. To co robimy? A skąd mam wiedzieć? Podobno ty jesteś od myślenia. Czy? Mam! Nalejemy wody do puszek po piwie. Z daleka nie będzie widać, co pijemy. Walu, no co ty, pić wodę z puszki po piwie? To tak jakby siąść na kiblu i udawać, że strasz. Masz lepszy pomysł? Mam. Wpierdolmy Rudemu. Co? Znowu coś? Robicie? Akurat dzisiaj to chuje na nas masz. Możesz się donosić, że siedzimy na ławce. Siedzieć? To wy powinniście w kiciu! Chuligaństwo i menelstwo, patologia, kurczę. Mogę kurwa leszczu jebnąć ci? Spróbuj! Wszystko nagrywam! Masz szczęście, lamusie. No, ja myślę. No! Jebaniotki, ale się prosi. No nie wytrzymam, jak zasnie przy konfidencie, to chyba zachowuję. Tylko za co? Nie robią nic nielegalnego. Myśl, Bastian, myśl. Chwila. Skoro nie robią, to trzeba zrobić tak, żeby wyglądało, że robią. No to było tak. Wracam w nocy na chatę, jakiś taki ściśniowany byłem. Patrzę, okno na parterze Usty Pułkowskiej otwarte. Znaczy przyjmuję. No to ładuję się do jej pokoju cichuteńko, żeby starych nie obudzić. Na chacie ciemno jak w dupie. Kładę jak zawsze dwie dychy na stole, ściągam dresy, w samych nachach podchodzę do Wyra i mówię: Stypa, co to tak jebie? Cisza. No nie wytrzymałem, zapaliłem światło w pokoju, pusto, w chacie pusto. Później okazało się, że odrobaczali kwadrat i wyjechali na weekend na działkę. Okno było otwarte, bo się wietrzyło. Nie wiem, czy moi te karaluchy pryskali, ale tak mi się niedobrze zrobiło, że zażygałem cały pokój. No i uciekłem. Najgorsze, że hajs na stole został. Halo? Straż miejska? Chciałem zgłosić picie w miejscu publicznym. No panie strażaku miejski, jakie picie w miejscu publicznym? Dzisiaj? A poza tym, gdzie są dowody? Dowody? A o, za zaśmiecanie dodatkowe 5 dych. Ale super. Nic tak nie poprawia humoru jak mały donosik. A jutro powtóreczka. Bastek, musimy porozmawiać. Tata? Ty mówisz? Może to cię zdziwi, ale też byłem kiedyś rudy. Ożeniłem się z rudą, więc dziwne nie jest, że i ty urodziłeś się konfidentem. Donosiliśmy na wszystkich. Sąsiadów, znajomych, nawet na siebie nawzajem. Na szczęście los okazał się łaskawy. Z czasem wyłysiałem. Wtedy przyszło opamiętanie. Jebać konfidentów, pomyślałem i zamknąłem mordę. Przez kilkanaście lat miałem was w dupie, ale i dupa ma swoją cierpliwość. Dzisiaj miarka się przebrała. Opamiętaj się, synu, zanim będzie za późno. Tato, kurczę. Piwa bym się napił. Ale bieda, Walu, kiedy bierzesz wypłatę? Pojutrze. Spejsona, ty? Jak mnie pan Wiesio zatrudni do tego samego dnia, ale ostatnio jak przykleił kafelki na lewą stronę, to poprawiłem. A ten tak się wściekł, że za dobrze robię, że powiedział, że dobrze to se mogę dziewczynie robić, ale w wykończeniówce nie ma takiego słowa. Jako tako to Max. Ty kto to? Rudy? Już nie Rudy, od dzisiaj dziku. To co, kto ma ochotę na piweko? Dzisiaj ja stawiam. Ta, dasz nam browary, a sam podpierdolisz, że pijemy pod blokiem. Patrzcie na to! No i co? Ciurale, ciurale, weź mego ciurale, dziewczyno za pustów i to ja chcę bez gumy. Ciurale, ciurale, weź mego ciurale, mówię do tej piary, weź widzę, nie rób siary. Ty dziko, musisz se znowu łeb zafarbować, bo ci się ryże odrosty robią.
Muszę spadać. Ty, co mu się stało? Wojtas, na pewno nie ty? No gdzie? Ja takich byków nie robię. Chuj. Jakiś debil to pisał. A może to jakiś skrót? Jaki? No na przykład połączenie cfela z fiutem. To wtedy by był cfeliut albo fuel. A, nieważne. Ktoś sprayuje ściany pod naszymi nosami na naszym rejonie. A to źle? Źle! My jesteśmy od tego. Wczoraj połamana ławka. Dzisiaj pomazana ściana. Co będzie jutro? No co środa? Debil. Halo baza, halo baza, tu Spejson, jak mnie słyszysz bez odbioru? Spejson Downie, tu baza. Jak chcesz, żebym coś odpowiedział, to mówisz odbiór. Odbiór. Aha, no to odbiór. Na razie spokój. Idę trysnąć za góra i cieciuję dalej. HWDP policji. Tylko ruchy, żebyś nie przegapił niczego. Musimy dorwać frajera. Nie ciśnieniuj, Walu. Mam oko na wszystko. Niczego nie przeg... O kurwa. Kurde, pizga trochę na tym daszku. Podziękuj Spejsonowi. Co Spejsonowi, co? A kto opuścił posterunek wczoraj? A co miałem szczęść w kaszlaku? Piloci myśliwca walą w nachy albo wstrzymują. To wstrzymują. Myślałem, że mi jaja pękną. Takie ciśnienie. No co za fiut, myśli, że szczyny zbierają się w jajach. No a w czym? No w czym, no? W parówie chyba. Ta, w parówie. To jakby baby strzały. Cio. Co się dzieje? Jest! Do ataku! Zatrzymaj się, lamusie! Nie masz szans z grochowym! Zaczekajcie trochę! Za duża masa! Nie dam rady tak zapierdalać! To tak jakby tirem gonić ścigacza! Nie odpuszczaj! Dorwiesz go na światłach! Sorry, ziomeczki! Biegnijcie dalej sami! Ja już nie dam rady! Spejson, nie gadaj tyle, bo ci się żylaki na zębach porobią! Wojtas, za mną! Wojtas, żyjesz? O kurna, aż mi się zraź zachciało! Trudno! Gonię sam! Mam nadzieję, że Kolo jest jeszcze gorszym fajterem niż ja! A teraz już wiem, jak się czuje Solaris pod Spejsonem. Spierdalać to każdy potrafi. W bójce nie miałby żadnych szans. Miał szczęście, lamus, bo już go prawie miałem. No właśnie, ja też już go prawie miałem. Pofarciło się kondonowi, już go prawie miałem. Ale jak nie dzisiaj, to może innym razem. Bo kto ziomeczkom z Grochowa podskoczy, prędzej czy później wpierdol obskoczy. Walu, wychodzi na to, że będzie to prędzej. Jebaniutki, ale się prosi, normalnie błaga o wpierdol. Gotowi? Zdziwieni? Nie no, laska, szacun za chuligankę, ale nie na naszym rejonie, co? Nie waszym, tylko naszym. Od tygodnia tu mieszkam. Macie jakiś browar? Słyszy mnie od tego biegania. W życiu nie widziałem prawilniejszej świni. Ty, a może umówisz się ze mną? Dlaczego z tobą? Może się ze mną? O ja to co? Umówię się z tym, co wygra. Szybko się Spejson znudzi. Ile można słuchać o odżywkach i siłce? A wtedy moja kolej. A ty niby co takiego ciekawego będziesz jej opowiadał? Wszystko jedno. Podstawowa zasada, łgaj, kradnij, obiecuj, żeby tylko dała. Cel uświęca środki, czy jak to mówią. Ha, idzie, Randkowicz, jebany. Co, nie wyszło?
gorzej. No tak, pewnie w świetle dziennym okazało się, że ma paskudny ryj i grubą dupę. Nie, dzisiaj była jeszcze ładniejsza niż wczoraj. To co, dała ci kosza? Nie, zaproponowała chodzenie. A, pewnie powiedziała, że da dopiero po ślubie. Co ty? Już w barze ciągnęła mnie na numerek do kibla. No to co jest z nią nie tak? Ona kibicuje Polonii Warszawa. No to teraz taka zagadka. Co to jest? Taki siusiak, nie za duży, a pod nim takie dwa malutkie, pomarszczone, nie wiadomo co. Co to są? Spodnie. A nie, dwa. To buty. Nie? No to nie wiem. Jaja! Po kilku cyklach chińskiej mety. Spadaj, co? Co masz małe i pomarszczone? Po chińskiej mecie małe są, fakt, ale wcale nie pomarszczone. Pomarszczone są po czeskiej. A ty jaką bierzesz? No chińską. I czeską. No co jest? Jeszcze się pytacie, kiedy ostatnio byliście w zoo? No ja to już jakiś czas nie byłem. Jakiś czas, czyli? No nigdy nie byłem. Space on, a ty? No ja byłem. Jak jeszcze tata z nami mieszkał za dzieciaka, to mnie małpy wciągnęły na wybieg. Znaczy nie wciągnęły, bo sam wszedłem, weszłem i tego. Czyli nie wiecie. Ale co? W zoo jest czarna pantera, maskotka Polonii Warszawy, a my nic z tym nie robimy. Ta. No ta, w internetach się sprawdźcie. No jest! Jagłaczyca Beata. Chyba wiadomo, co musimy zrobić. No chyba ich pojebało do reszty. 20 zeta od osoby za wjazd! Co oni tam, tancerki go-go mają? Co, tancerki? To dwie dychy to nie tak dużo, wchodzimy! Space on dał niejakie tancerki. Co, nie ma? Wiedziałem. Dobra, teraz tak. Nie jesteśmy frajerami, żeby płacić 7 dych za wejście, nie? No nie, to co robimy? Mam plan. Zwozu! Zrobiłem wcześniej rozeznanie. Najłatwiej wejdziemy przez wybieg dla misi. No co ty, Walu? Najprościej to będzie z tyłu przez płot. Tam, gdzie strusie są. Równo, prawda. A zakład? Zakład. Kto dotrze pierwszy do pantery po tfoni, wygrywa. Przegrany stawia browar. Stoi. Strusie, mam nadzieję, że dzisiaj dostały solidną porcję mięsa, bo inaczej będę miał problem. Dobra jest, nie interesują się mną. Głupi ma zawsze szczęście. Ta, pisali w internecie, że struś ma największe jaja, a tu takie malutkie, że wcale nie widać. Ciekawe jak idzie Wolowi i Wojtasowi. Dobra, Wojtas, luz, postawię ten browar Spejsonowi, niech stracę. Chodźmy przez te strusie, ten misiek jest kilka razy większy niż był na zdjęciu. Co ty wydygałeś? Przecież on się do nas uśmiecha, patrz jako mordka kochana. Patrzymy, idę go pogłaskać. Walu, jak się mówi do misia? No chodź, chodź. Nie chcesz? To ja idę. No co, powąchać chciałem, tak? Ty, Walu, chodź, on jest oswojony! O, ty, Judaszu, z pogoni! Chwilę była zgoda, ale teraz jest kosa, masz! Walu, chodź, poszedł sobie! Co? Puchacz! Nie, no to źle jest! Teraz dobrze. No to wychodzi na to, że stawia Spejsonowi browar. To, że klatka jest rozwalona, a w środku nie ma sierściucha, nie znaczy, że Spejson był tu przed nami. To skąd na tabliczce czarna elka w kółeczku się mieni? Poza tym minęły ze 3 godziny. Zdziwiłbym się, jakby Spejson na nas jeszcze czekał, zamiast pojechać do domu. Co, miałem odpuścić piwerko? W życiu! Stawiasz, Walu, i to dziś! Trzeba było iść przez strusie. No niech ci będzie. A z kotem co zrobiłeś? Znacie tą piosenkę, nie? Polonia K, Polonia jest, Polonia zawsze, kurwo jest, nie? Kto nie zna? To patrzcie, co za 20 zeta wyprawia. Jebana. Romantik. Weź
dzisiaj nie ma pana Marycka? Pan Marycek miał zawał i jest na L4. Jak to? Tak to! Podobno lewe przeglądy robił. Przyszła kontrol. Tak się chłop przejął, że go R-ka zabrała. A ty, synek, co, na przegląd czy w odwiedziny? Znaczy na przegląd. No to wiesz co, na stanowisko kluczyki w stacyjce zostawi, auto na ręczny i nie gasić. Nie no, luz, nie po to się tyle męczyłem, żeby zapalił, żeby go teraz gasić. Dowód rejestracyjny poproszę. Synek, nie śpimy. O, coś się tu zaplątało, oddaję. No to zaczynamy. Trochę wstawiona była i nagle widzę, że mi się do rozparku dobiera. No to mówię do niej kulturalnie. Ty, jak chcesz mi zrobić laskę, to sobie najpierw zęby umyj. No to co, to dentystka była? A nieważne. I co dalej? No nic, dalej to się obudziłem. Ty, Spejson, właśnie taka rozkmina. Co jest lepiej, jak jest świnia szczupła i zgrabna, ale paskudna z ryja, czy śliczna na gębie, no ale gruba? To którą byś wybrał? O kurna, ale trudne pytanie. Jak na maturze? No ty wiesz, jak jest na maturze. No chyba w chuj trudno, nie? Nikt z moich znajomych jeszcze nie zdał. No nareszcie. A ty co tak wyglądasz, jakby ci się faza tył do przodu wkręciła? A bo szerszeń przeglądu nie przeszedł. Co zawsze powtarzam? No że w Polsce legalnie przeglądu zrobić się nie da. To jest bieda. No właśnie, prawie dobrze. Dobra, luz. Wpadnij do mnie po zamknięciu na warsztat, jak stary pójdzie, to coś wykombinujemy. Coś długo go nie ma, nie? No trochę długo. Mam nadzieję, że Spejson nie nawali, bo inaczej cały misterny plan pójdzie się jebać psu w dupę. Mogliśmy pójść razem z nim. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale on nie jest zbyt bystry. Przy takim zadaniu mózg tylko przeszkadza. Hasło? JP! Ale JP na ile procent? Na 50! Bo się trochę cykam! Dobra, właśnie. Spejson, czy ty wiesz, jak wygląda kartofel? No co, ciemno było, brałem jak leci, nie? Ale nie, spoko, walu, luzuj po ślady, gdzieś tam pod cebulą powinien być jeden. No, masz fart. Dobra, zaczynamy operację. Dobra, walu, niech sensie tyle odbijemy, pić od groszy będzie git. To co, że co innego pisze, kto to będzie czytał? Wojtas, jak chcesz mieć dobrze przegląd zrobiony, to nie przeszkadzaj diagnoście. Kurde, ale ty to masz łeb. Walu, a do malucha byś mi też zrobił? Jakbym ci ziemniaka przyniósł? Pomyślimy. Dobra, teraz najtrudniejsze, bo ręcznie długopisem. Za pierwszym razem musi być. Termin następnego badania... A chuj, zrobię ci na 5 lat, żebyś co roku mnie nie męczył. Który dzisiaj jest? Kurna, jakoś tak od razu lepiej chodzi serce, jak ma aktualne badanie. Pewnie się cieszy. No nie wiem. Pewnie bardziej by się cieszył, jakbym mu olej zmienił. Albo raz w życiu zatankował 98. Walu, co jest? Jak tak przyspieszę mocniej, to ściąga mnie lekko w prawo, a jak hamuję, to w lewo. Luzy na tule i wahacza. A da się coś z tym zrobić? Bez kasy? No bez kasy. Nie. W sumie idzie się przyzwyczaić. Lekka kontra przy ruszaniu, potem przy... O cholera, psy! I jeszcze macha kondon lizakiem. No to... Spokojnie, Wojtas, papiery masz w porządku. Bez paniki. Zatrzymaj się i udawaj, że wszystko gra. O co chodzi, panie władzo? Przecież nie jechałem za szybko. Zwyczajna kontrola rutynowa. Dowodzik rejestracyjny, proszę. No i 500 poszło się, jak mawia jeden Albańczyk, jebać. Co? Ale że jak? A myślisz, że bez łapówki cię puszczę? Łapówka? No za co? Przecież wszystko gra! Synek, jak pieczątką kartoflaną robisz sobie przegląd, to strugaj tą pieczątkę odwrotnie, bo potem się jak w lustrze odbija. Poza tym przeglądu na 5 lat to nawet nowe fury nie przechodzą. A, i jeszcze jedno. Jak wypisujesz datę, to se sprawdź najpierw aktualny kalendarz. 2012
To był 3 lata temu. No to mnie, Walo, załatwiłeś. Wiem! Co? Już wiem! Nieważne, ładna i gruba, czy paskudna i zgrabna, ważne, żeby była chętna! I myk, matura namierny zdana! O, już wróciłeś? Co, taka zdziwiona, miałem nie wrócić? Nie no, skąd? Jesteś głodny? Zrobić ci kanapki? A ty co taka miła? Jakbyś coś przeskrobała, co? Co przeskrobała? Chcesz te kanapki czy nie? Bo zaraz sam będziesz sobie robił. No chcę, chcę. Z wędliną. Z pastetową może być? Może. Ty królową jesteś, śmierci każdy na blokach, to pod śmierci od łowieckiej do wiatraka, każdy chce ci wsadzić ptaka. Zobaczika, Space on zapierdala jak pojebany na tym parkiecie. Zachowuje się jak Pedzio. No nie wiem. Co nie wiem? No nie wiem, czy jak Pedzio. Co jest bardziej pedalskie, tańczenie z laskami na parkiecie, czy picie browara z kolegą? Tańczenie z laskami. Halo? Halo? Nic nie słyszę! Jebie tu basem jak z rybnego! Co? Chwila! Pójdę do kibla! No halo? Dzień dobry, co jakaś robota jest? Jak jutro rano, to mogę tak gdzieś od 13, bo planuję nie wyjść dzisiaj o własnej siła ze Speluno. Co? Jak to w szafie u trociniaków? O kurna, ale przypał. Nie no, pewek, że pomogę. Coś wymyślę. No jak się spiszesz, to może nawet o podwyżce pomyślimy. No jak mam wyjść, jak ten tu siedzisz, żre kolację od pół godziny? Oj, o grymasi, pasztetowa mu nie smakuje, czy co? Człowiek głodny w szafie siedzi, a ten żuje i żuje jak... Nie wiem jak co. Może jakieś gówno. No tylko się pospiesz, bo mi się strasznie zajarać chce. Servus. No to teraz ci, Wojtas, udowodnię, słuchaj. Space on? No? Co sądzisz o związkach partnerskich? A co to? No chłop z chłopem. Oho. To niech se będą, nie? Ha, wiedziałem, że pedał. Piwa z ziomeczkami nie pije, tylko woli wyrywać laski, tańczy i nie przeszkadzają mu pedały. Nie no, co ty, Space on, żartuje, nie? Powiedz, że żartujesz. Nie żartuję. O kurwa. Wysiadka z szerszenia. Skumajcie, ziomeczki, taką opcję. Jakby na świecie były same pedały oprócz mnie, to do kogo wszystkie laski by przyleciały? A, to tak żeś to wykombinował. Peweks, im więcej pedałów, tym więcej wolnych lasek. Proste. Plan jest prosty. Wywala z cegłą szybę w lubirze trociniaka, wskakujemy do szerszenia i ogień! Trociniak słyszy autoalarm, wygląda przez okno i zauważa wybitą szybę. Zbiega wkurwiony do samochodu, wtedy pan Wiesio ewakuuje się z mieszkania. Ty dostajesz podwyżkę i stawiasz kratę browaru. No dobra, ale czekaj, kratę browaru dla was dwóch? Czy ja też mogę pić? No niech będzie, że możesz. Tylko każdy ma tyle samo. 20 sztuk na 3 to akurat porówno wychodzi. Stoi. Teresa! Renia! No? Weź to sprawdź, czy to alarm tak wyje. No masz! Ktoś wytłukł szybę w aucie. Co? Ale ty, Renia, głupia jesteś! Jak twoja matka i babka razem wzięte. Przecież to nie nasz. To co, kobiety nie znają się na samochodach, ale na kolorach powinny. Akurat samochód się zgadza, Nubira. Ale nasza jest zielona, a ta co wyje, bordowa. Co? Bordowa Nubira? Zatłokę szczeniaru! Dzień dobry. I my? Nie, muszę na chatę wracać, bo Justin cały dzień z matką siedzi. Jak co tydzień na melanż
No nie wiem, czy dobrze, że jarasz szlugi. No i wszystko jasne. A nie mówiłem, że Spejson to ciota? Szlogów nie jarać, książki trzyma w pokoju. No ciota! Nie książki, tylko książkę jedną, a mam w pokoju, bo się szafka ruszała, nie? A do fajek to nic nie mam. Tylko nie wiem, czy dobrze, że jarasz u mnie w pokoju, bo jak stara wyczuje, to mi znowu zrobi szlaban na zapraszanie kumpli. Spaka, będziemy przychodzić bez zaproszenia. O kurwa, stara, chowaj szluga! Solaris? Nie kurwa, twoja stara! O kurna, gdzie? Falu zgasiłeś? Ale ty, Spejson, głupi jesteś! Jak Karolek z Kalisza. Sprawa jest, na Bemowie otworzyli nowe solarium, nie? I dzisiaj w promocji jest pierwszy raz za darmo. Tak długo, ile wytrzymasz. No to nie wiem, ile mi zejdzie. 2-3 godziny jeszcze dojechać. To zostawię wam Justinka pod opiekę. Nie będę się z wózkiem przez pół miasta tłukła, nie? No jak pod opiekę, pojebawszy? Kto z grochowskiego rejonu mnie zaliczył? No... każdy! No, to każdy może być ojcem! Dzisiaj wybawicie! Nara! Ale... ja obstawiam, że wala. Dlaczego? No, prawie takie samo brzydkie. No i wzrost identyko. No, bo na pewno nie Spejsona. Po tylu cyklach chińskiej mety to na bank ślepakami wali. Ta, chyba ty. Ja przynajmniej jak se bikini trymuję, to nie muszę uważać, żeby se pindola nie zgolić. O kurna, ale dziwne. Co? No capi. Pomyślałem, żeby się spierdzieć i zanim się jeszcze zjebałem, zaczęło śmierdzieć. Aha. Ale to wcześniej to nie keps było. Coś jakby na białku. Spejson! No ale to nie ja! To młody kloca postawił! Kurna, ale nie idzie wytrzymać! I co się teraz robi? Mam! Nie no, źle, pod wiatr stoi! Przeparkuj go z drugiej strony! Kurna, beczy i beczy! Jakby Legia do drugiej ligi spadła! Kiedy ta twoja siorka przyjdzie? O! Właśnie idzie. No zesrał się, już stąd czuję, dlatego płaczę, trzeba go przewinąć. Dlatego po ciebie zadzwoniłem. Że niby co? Ja mam go przewinąć. No jak to my? Przecież to obrzydliwe. To babskie zajęcie. No dobra, przewinę, ale przez miesiąc nie podbierasz mi fajek. Ile? Nie no, 3 tygodnie. Nara. Nie no, dobra, czekaj. Niech będzie miesiąc. Gotowe. Cześć, kurwa! Rozwać się! Dobra, lecę, bo się z Cieślakiem na randkę ustawiłam. Trzymaj! Randka, kurna! 3K jak nic! No co ty, ona nie z takich! I co ja mam z tym zrobić? Daj! Czy jakie 3K? No jak? Kino, kolacja, kopulacja! Ooo! I myk do rudego! HWDP! No powtórz! HWDP! No daj mu jeszcze trochę! Sam mu daj! Już mi połowę mojego wszamał! Ale ja mam z ostrym sosem! A myślisz, że ja z jakim? O, albo powiedz... Legia Warszawa! No? On jeszcze nie mówi! No jak tam, Justinku? Jak było z wujkami? A kto wie, może nawet z tatą? Wpytę! A jak miał być? A jak tam solarium opylało się jechać? A idź z taką promocją, kufa! Za pierwszym razem gratis i siedzisz ile chcesz! Tak, kufa, ile chcę! Zajechałam na 18, a o 22 już mi wygonioli, bo niby zamykają! Cio, chyba chcę coś powiedzieć! Cześć, kurwa, ja zła ci... Jeszcze raz. Kolego! Co jest, kurwa, raz, dwa, trzy? Ty, Cieślak, kolejka do flipera jest. Nie widzę. Ta, a ja to co? Gówno w co? Raz, dwa, trzy. Chcesz grać jeszcze raz, to wypad na koniec kolejki. Teraz moja kolej. Ta? To patera. O, ty! Legia Warszawa, to najlepszy klub! No i sam tego chciałeś. Dlatego zawsze przed każdą randką należy zwalić konia. Aha. Ty no właśnie, bo nigdy nie wiem, czym się różni walenie konia od walenia gruchy. No gruchy wali wegetarianin, a konia...
Ten, co lubi zwierzęta. Chyba. Albo odwrotnie. Solo przy fliperach! 200, 250, 260, 270. A nie, kurwa, to 50-tki. Od nowa. Szefie, szefie! Znów się biją! Co? No wszystko przez to, że wchodzą w obuwiu sportowym, bo nie ma selekcji na bramce jak kiedyś. Jak masz monitoring, to zwolni ochroniarza. Po co podwójnie bolić za to samo? To samo, kurwa ma. Co z tego, że widzę, że mi się patola do klubu schodzi? Ma się nie schodzić. Który baran mi doradził zwolnić ochroniarza? Jego też zwalniam. Nikt, szef sam to wymyślił. No to zwalniam siebie. I od razu zatrudniam. Razem z nowym ochroniarzem. Daj ogłoszenie, gdzie trzeba. O, jest pompa! Co to? O kurde, praca marzeń! Głośniej daj! Dzisiaj, bo dzwoniłem do Spejsona i nie odebrał, to pewnie będzie odzwaniał, to chcę słyszeć! Nie odbiera, bo w robocie jest! To on ma robotę? No! Nie uwierzysz gdzie? Stop! Obuwie! Co obuwie? Sportowe? Nie. A, no to zapraszamy oczywiście do środeczka. Wjazd gratis! Proszę, proszę! Space on cieciuje w speluno. Myślałem, że mnie Wojtas wkręca i nawet się założyliśmy. O właśnie, Wojtas, ten zakład to nie był na serio, nie? Co nie był? A jak ty byś wygrał, to by był, tak? Tankujesz szerszenia i to za dwie dychy. Dobra, luz, tankuję. Najwyżej od Spacona pożyczę, bo on teraz przy kasie będzie. Ile wyciągasz na bramce? Ze 6 zeta na godzinę? Nie no, bez przesady. 4,50. Ale szef obiecał, że jak się sprawdzę, to będzie równe 4. No to gratulacje. Dobra, pilnuj sobie, a my sięgniemy po pierku. Chodź, Wojtas. Stop! Niestety, panowie, do klubu nie wejdziecie. Co? Niby czemu? Przepis mam tylko jeden, ale muszę go pilnować. Wszystko jedno kto. Nawet sam papież, jak przyjdzie w adikach, nie wpuszczę. Tobie te sterydy już całkiem we łbie pojebały. Posuń się, wchodzimy. Co za lamus? Jeszcze kurwa jak on do nas mówi. Proszę państwa, nie wejdziecie, bo tenisówki macie. Przecież to taka sama menda jak Rudy. Nie, Rudy by chyba tak mocno nie przyjebał. Kurde, chyba coś mi pękło, bo takie chrupnięcie w ryju było. O, idzie, zdrajca. KWDP ochronie! Dajcie spokój, ziomeczki, już mnie wyjebali. Jednego dnia jesteś kimś, robisz karierę, świat leży u twych stóp, jak zezgonowany na imprezie walu. I nagle, jep, koniec, lądujesz na bruku. Macie po dziku, na zgodę. O kurna, dzięki, ty nie chcesz mnie jeszcze raz jebnąć? A tak w ogóle to dlaczego cię wyjebali? Szkoda gadać. No mów! No bo ten, szef przyszedł w obuwiu sportowym. No a dalej... Ty się możecie domyśleć. Ale to jest średnie. Był to Cialis w piosence pod tytułem Królowa Dzień. A teraz wracamy do rozmowy z artystą. Panie Cialis, skąd pomysł na taki akurat utwór Królowa Dzielni? No może to będzie zaskoczeniem dla niektórych, ale osoba, o której jest ta piosenka, istnieje naprawdę. Chce pan powiedzieć, że... Owszem, Królowa Dzielni, legendarna panienka na telefon z Grochowa istnieje. Mało tego, korzystałem z jej usług kilka razy, co skłoniło mnie do napisania utworu na jej cześć. O kurde, ma pan na nią jakiś namiar? Mam, ale obiecałem dyskrecję w zamian za co cena za usługę nie jest wygórowana. Słyszeliście? To ona jest naprawdę! A ten Kolo wie jak do niej dotrzeć. Daj spokój, Wojtas. Facet wymyślił gównianą nutę disco polo i dorabia do niej historyjkę, żeby więcej płyt sprzedać. Ta? Tylko, że ta legenda krąży po grochowskim rejonie już ze 2 lata. Zanim w ogóle pojawił się ten cały Cialis. Podobno nie jest zbyt piękna. Ta okazja to nawet przeciętna.
ale jest tak dobra, że żeby zrobić gałę, potrzebuje tylko 4-5 ruchów, a orgazm przy tym masz taki, że ja pierdolę. Ale się nakręciłem! Jakie to radio było? BGC FM. Jedziemy. Mam nadzieję, że jeszcze nie wyszedł. Ja mówię, że niepotrzebnie przyjechaliśmy. Audycja skończyła się pół godziny temu. O, jak na przykład sra? Ciocio, mamy fart. Idzie. Sorry, srałem. Długo pan czeka? Na pół godziny. Dokąd? I co teraz? Jedziemy za frajerem. I co dalej? Nie wiem. Wymyśliłem tylko tyle, żeby przyjechać za nim na chatę. Może podpalimy mu kwadrat i wtedy wybiegnie. Jak zwykle muszę myśleć za wszystkich. Słucham. Ulotki! Wypierdalasz. Czego? Polecony. Do wieku to zostaw awizo i daj mi spokój. Nie mogę, bo skończyły mi się droczki. Dobra, czekaj pan. No, to gdzie ten polecony? Za tobą. No i kolo się zapauzował na 45 minut. Chyba go za mocno jebnąłeś. Ta, a to myślisz, Walu, że to jest tak, że se możesz wybrać, ile będzie leżał nieprzytomny. Miałem gościa posłać na matę, to posłałem, nie? Cieszcie się, że w ogóle się udało, jakby nie stracił przytomności po strzale z zaskoczenia, to moglibyśmy teraz tak my leżeć. Ej, kolo, wstawaj, pobudka! Sprawa jest... No nie ocknie się. Trudno, zawijamy się, zanim będzie przypał. O nie! Tak łatwo nie odpuszczę. Za daleko zaszliśmy. Jeżeli teraz się nie obudzi, to znaczy, że nie żyje. No i co teraz? Jak to co? Obciągamy po kolei. Nie! A, ty widziałeś lamusa? Cały czas udawał. Ale jak to obciągamy? Ha, od początku wiedziałem. Podparł się jak upadał. No dobra. Mam nadzieję, że jest tego warta. Space on Downie to była podpucha, żeby sprawdzić, czy udaje. A, no, wiedziałem. Czego chcecie? Może i po mnie tego nie widać, ale nie mam zbyt wiele oszczędności. To się dobrze składa, bo nie o oszczędności tu chodzi. W takim razie o co? Dawaj namiary na królową dzielni. O, nie, jeszcze mi zniżka miła. Sam tego chciałeś, Space on? Sierściuch do klopa. O nie! Tylko nieprawy i sprawiedliwy! Dobra, chuj. Wygraliście. Rozwiążcie mi jedną rękę i dajcie mi moją komórę. Żeby skontaktować się z królową dzielni, wystarczy użyć lokalizatora uciech. Teraz kto jest w pobliżu? No i jest. Królowa dzielni. Gała po królewsku. I już? Tak łatwo? Najciemniej pod latarnią. No to pisz do niej, niech przyjedzie. Ale wypłacicie. Dobra, pisz. Sucza 11 za pół godziny. Okej? No i ile można czekać? Już pół godziny minęło. Dopiero 29 minut. No, pewnie zrezygnowała. Gdyby tak było... Nie byłaby królową. Będzie punktualnie za 3, 2, 1. Ale mi pierwszemu robi! Albo mi! O nie, to był mój pomysł! Halo? Idzie. Witaj, przygoda! O kurwa. Ty kogo ty przyprowadziłeś? Miała być królowa dzielni, a nie siorka Wojtasa. Elo, Walu, co tam, mordo? No już jestem, czekajcie, zaraz będę, tylko nie mam gdzie zaparkować. Tłak przed tym speluro, jak przy karpiach w Lidlu. Czekaj. O, jest dziureczka. Jaka dupeczka. Co on bredzi, słuchaj. Trochę mała, ciężko będzie się zmieścić. No, chuj, za długi.
kurde, jakby ten lamo stanął dalej, to się zmieścił. Cześć, spróbuję z drugiej strony. No to Wojtas już posuwa. Skąd on miał 100 zł? No, udało mi się popchnąć jednego. Co? Jaki pedał? Parkuję szerszenia, a co ty myślałeś? Dobra, naraz, zaraz będę. Co jest, kurwa? Raz, dwa, trzy. Ty, cieślak, to moje miejsce. Co, podpisane było? Goń się, Wojtas. Kurwa, raz, dwa, trzy. No i sam tego chciałeś, a dzisiaj zjadłem takiego ostrego kepsa, że klocek na bank wypali dziurę w lakierze. A co to? Ty, jakie jest słowo tak, żeby się kończyło na uja? Nie wiem, a co? Nie no, bo taki kawałek hip-hopowy chcę napisać. No i mam tak, Rudy wpakował do ryja, no i dalej mi brakuje. Ty, patrzcie, co wypadło ci ślakowi z kieszeni. No co ty, Wojta, co się nie rymuje? No to już wiadomo, kto w spelu na drinki wzmacnia. Co to są? Piguły gwałtu. Rzucasz taką jedną do drinka, laska wypija parę łyków, w filmie się urywa i już twoja. A na drugi dzień świnia nic nie pamięta. O, to menda. Gorzej niż Rudy. A tam trochę przesadzać. Upij, oszukaj, wybłagaj. Możesz robić wszystko, ale nie pigułki. Księga ulicy mówi jasno. Kto świnie tabletką gwałtu częstuje, ten jest chujem. A może zadzwonić na psy i go podpierdolić? Pojebawszy? Konfidentem chcesz zostać? Co innego musi być? Patrzcie na cieślaka. Tego szukasz, lamusie? Mam! Wojta, zdawaj tabletki, a ty, Spejson, słuchaj. O, sorry, cieślak. Ty, kurwa, nowe adyki. No i? Wziął browar, ale jeszcze się nie napił. Ta, abstynent pierdo. O, pije. No to teraz czekamy, aż tabletki zaczną działać. Walu, ile to może potrwać? Co mu się stało? Pieprznął w podłogę mocniej niż w boksera. Dzwonić po pogotowie? Nie ma potrzeby. Zwyczajnie najebany. Spoko, odstawimy go na chatę. Co z nim zrobimy? Może rozbierzemy i wywalimy gołego pod komendą? Nie, słabe. Zawinął go od razu, a jak się obudzi i złoży zeznania, to go wypuszczą. Coś lepszego musi być. Coś, żeby zapamiętał na całe życie. Wiem! Będziemy go długo szprycować sterydami, a po kilku latach jaja mu się tak skurczą, jak po praniu. Kilka lat, Spejson, ogarnij się. Za kilka godzin to cieślak się obudzi. Lepiej, żebyśmy wtedy byli daleko. No to co robimy? Zacznijmy standardowo. Rentgen po kieszeniach ma jakąś flotę? Ojebany. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć stów! Co on bank obrabował? Nieważne co obrabował. Ważne, że wiem, na co wydamy tą kasę. No za taki hajs to fiksa będzie z tydzień trwała. Nie, nie będzie trwała ani minuty. Co? Mam inne przeznaczenie dla tego kwitu. Zazwyczaj nie tatuuję ludzi kompletnie pijanych. No ale dzisiaj zrobię wyjątek. Bo nie chcę mieć drugiej pizdy pod okiem. Tylko mam nadzieję, że się rozliczymy tak, jak się umawialiśmy. Nie pękaj, tylko maluj. Cieślak to nadziany gość. Nie znam nikogo innego, kto by nosił przy sobie 500. Poka, jak wychodzi? A może Spejson sprzeda nerkę? Podobno 30 koła można dostać. Starczyłoby nam na imprezy do końca życia. Ty sam se sprzedaj, co? Co ja będę bez nerki robił? A co robisz z nerką? No nie wiem. No właśnie, czyli jej nie używasz. Poza tym człowiek ma 3 albo 4 ręki. Nerki? Dokładnie nie wiem ile, ale bez jednej może normalnie żyć. Sam se żyj bez ręki, Wojtas. Nic nie będę sprzedawał. Nie, to nie. No i przez Spejsona nie mamy co pić, ani co zajarać. Wyluzuj, Wojtas. Lepiej kontroluj, gdzie jest cieślak. Nie chciałbym go teraz spotkać, jeszcze mu nie przeszło. Może nie wszyscy nas lubią, ale cieślaka jeszcze mniej. Cieślak. Spoko, daleko jest.
Halo, gdzie pojechała ta złota kalibra? A tam, Grochowską, w stronę centrum. O, super, to przy okazji na Kepsa pod par zajedziemy, tam 2-4H jest. No to ruszaj. Krzychu, a może najpierw na kebab? O kurwa, jestem konfidentem. No co ty, przecież źle im powiedziałeś. Nieważne, gadałem z psami. Wojtas, co ty bredzisz, uratowałeś ziomka, żeby nie miał przypału. Księga ulicy mówi jasno, w chuj jest doskonały, kto wprowadza w błąd pały. Chodźcie sprawdzić, co to za kolo. Pychel, kwa? Pojechali. I długo nie wrócą. Wojtas wysłał ich do centrum. No to kurwa, dziękuję, ziomeczknie. Przypostca mi to ostatnie, co mi trzeba, kurwa. To teraz opcja rewanżowa jest taka. Macie tu gram gratis, a jak będziecie chcieli kiedyś kupić, to będzie kurwa ze zniżką. A to Maciora już nie diluje? No nie, właśnie Maciora miał przypostcami. Kurwa, zastępstwo mam. No to dobra, ja spierdalam, bo jeszcze kilka klubów mam wskoczyć, a przespałem, mam kurwa opóźnienie. Nara. Dobry towar. Może nie kopię jak maciory, ale za to kopię jak maciory. Wojtas, ale bredzisz. Ja tam nic nie poczułem. Słyszałeś, Walu? Niby słaby towar, a zapomniał jak się nazywa. Ty taka rozkmina. Co byście wybrali? Być kibicem Legii, ale pedałem? Czy nie być pedałem, ale kibicować Polonii? Nie wiem, ale jestem głodny. Chipsy albo jakieś ciastka. Chodźcie do sklepiku. Czekaj, jak być kibicem pedała? Halo! Halo! Proszę wyłożyć towar. A, towar! Już, już. Wojtas, jej chodziło o ciastka. Aha. 3,59. Dziękuję. A pieniądze? Reszty nie trzeba. Czy pan sparł smarkacze i żebym was tu więcej nie widział, bo następnym razem po policję zadzwonię? Następnym razem to poproszę kierownika sklepu i powiem, jak się tu klientów traktuje. Co, że nie zapłaciliśmy, to już gorsi? O chuj, masz szczęście, że mi sypka w telefonie nie pękła. A tu jesteście, kurwa, raz, dwa, trzy. Cały dzień was szukam. Co, jakiś problem? Nie udawajcie, że nie wiecie. No nie. Nie wiemy. Nie? A kto mi kurwa raz, dwa, trzy kazał wytatuować herb Polonii na całe plecy? I to za moją kasę? Jak się ostatnio w Speluno nawaliłem? A skąd mamy wiedzieć? No i pochuj ściemnia, kurwa raz, dwa, trzy, jak wiem, że to wy. A tego to nam nie udowodnisz. Na początku nie powiem, wkurwiłem się. Ale tak później chwilę pokminiłem i mówię, chwila kurwa raz, dwa, trzy. Przecież zawsze chciałem taki mieć. Co? Jesteś za Polonią? O ty kurwa, Legia Warszawa! Pojebało kurwa raz, dwa, trzy, jaka Polonia. No to mówię, że zawsze chciałem taki mieć, tylko ten co zrobiliście był niedokończony. Za dokończenie wisicie mi jeszcze 200. O, kurwa raz, dwa, trzy, kto ma teraz... Wchodzę do spożywczaka zwyczajnie. Jakbym chciał coś kupić, nie czaję się z kwiatami. Żeby nie wzbudzać podejrzeń, zachowuję się jak zwykły klient. Nie jestem niegrzeczny, ale też nie za uprzejmy. Dzień dobry! Kurwa! Żeby kasjerka nie podejrzewała mnie o kradzież, od razu pokazuję, że mam hajs. Kątem oka zerkam w monitoring. Mam fart. Dół lodówy z piwerkami jest w martwym punkcie, czyli takim, gdzie nie widzi żadna kamera. Do dzieła. Na szczęście mój ulubiony dzik
stoi zazwyczaj na dolnej półce. Leżę wygodnie na glebie i niezauważony przez obsługę sklepu popijam darmowe piwerko. To lepiej patrz na to. Uważasz? No, zajebiste. O kurwa, jak ty to robisz? Nie wiesz jak? No nie. To czary. Jak poszło? Dupa przyłapała mnie, piwerko wypiłem. No ale musiałem zapłacić, ledwo się sprzedawczynia dała wyprosić, żeby nie dzwoniła po psy. Czy ja teraz kolej? Twoja. A, no to czekaj. Nie no, kurwa, Walu, nie wkręcaj mnie, ja przed chwilą byłem. Co, debil, patrzcie i uczcie się. Ja rozumiem, jak mi ciapaty na kepsie oszuka i za mało baraniny zapakuje. Albo jak mi żółtek sprzeda podrobione adiki, co się rozkleją jeszcze przed założeniem. Spoko, taka ich natura. Ale żeby tak Polak Polaka potraktował, to już jest kurwa moja mać szczyt wszystkiego. Słucham? Państwo, spróbuję to piwo. Nie piję alkoholu. Jak nie piję? Zwyczajnie nie piję. Zwyczajnie to się pije. Dobra, to ja spróbuję. Przecież to się nie da pić przeterminowane jakie czy co? Żądam wymiany na nowe. Paragon. Co paragon? Poproszę. Nie ma. To nie wymienię. Ło ty kurwa. Halo, policja? No nie da się przez ten monitoring w całym sklepie. Zresztą kasjerka już nas zna i chyba wie jaki jest plan, bo filuje gorzej niż Rudy z Zafiranki. A nie masz co iść, Wojtas. Co? Boisz się, że wygram zakład, co? Chyba twoja stara. Jak ja nie wykminiłem jak zajebać piwerko, to znaczy, że się nie da. Bo przekombinowałeś. A właśnie, gdzie jest ten kapiszonowiec, co nim ludzi straszyłeś z szerszenia? Zostawiłem pod siedzeniem. Ty co ty chcesz zrobić? Zobaczycie. Czasami najprostsze rozwiązania są najprostsze. Zgadza się! To jest napad! O Jezu! Bierz wszystkie pieniądze, tylko mi nie rób krzywdy! Kobiety! Są w życiu rzeczy ważniejsze niż pieniądze. I co? Kto rządzi na rejonie? O nie? Wojtas! No niech ci będzie. Tym razem wygrałeś. Pa, jaki! Piwo za darmo dostał, jeszcze niech ci będzie. Idę na chatę. A tu ja też byłeś trochę głodny, jestem nara, Wojtas. A ja trochę zostanę. Naucz się przegrywać, Walu! Halo? Kurwa, Walu, ale mnie dostraszyłeś. O co chodzi? Jak to psy zawinęły? Wojtasa? Za co? No to uważaj. Poszedł debil jeszcze raz do tego samego sklepu, co z niego te trzy dziki zajumał. O kurna, po co? Przecież baba od razu zadzwoniła po psy. No właśnie. A ten geniusz wrócił oddać butelki. Adrian, wyrzuć śmieci, Adrian, nie pal w domu, Adrian, nie zażywaj sterydów. A co to ja, kurna, jakaś sprzątaczka jestem? Czasami się nie dziwię, że tata od nas odszedł. Jezu, jaki ten kubeł ciężki! Jak to jest, że na siłce mogę targać żelastwo przez pół dnia i zajebiście jest? A jak mam zrobić coś pożytecznego, to męczę się jak szerszeń na gazie. O kurwa! Nie! Tyra nie znika! Ale na pewno można teraz Angliki rejestrować? No na pewno to nie wiem. Tak na 50% można. To mi wystarczy. Tylko dalej nie wiem, po co mamy robić przekładkę i kierownicę ładować na prawą stronę w szerszeniu. No jak? Od razu szacun wzrasta, jak widać, że fura z zagranicy sprowadzona. Zobaczysz, nie będziesz mógł się od świni odgonić, jak pod speluno zajedziesz. Wojtas, mordo, czy ja ci kiedyś źle doradziłem? Zawsze. Czyli co? Przekładamy? Pewek! Jak ten wieczór z ziomeckami zamulamy pod blokiem, jakiś frajer zgubił drogę i już ma pizę pod okiem na... Elo? Co?
Szybciej, powoli. Co znalazłeś? Dobra, nara. Co się stało? Nie wiem. Nawijał podjarany taki, że nic nie skumałem. No i zaprasza na menaż do siebie wieczorem, bo starsza ma nocną zmianę. Kurwa! Co? Ale wybrał termin. Akurat bez siana jestem, no. To teraz słuchaj najdziwniejsze. Space on stawia. Pierdolę, jutro przekładasz kierownicę na miejsce. A czemu? Nie dość, że laski nie lecą na brykę, tylko się śmieją. Jak bryka warta 600 zł, to nawet przekładka nie pomoże. Poza tym drętwo się jeździ. Jakby konia walić lewą ręką. No jedyny plus jest, że na zdjęciu z fotoradara będzie twoja gęba. Czaj, wychodzi. Jak ten wieczór z ziomeckami tam? Widzę, idziemy. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. I uwaga, tylko się nie zesrajcie. Teraz! I jak? O kurwa, nie mam więcej pytań. To znaczy mam, skąd masz kratę czerwonego dzika eksport? Nie produkują go od półtora roku. No, i tu jest mały haczyk. Przeterminowany o 2 lata. To już wiadomo, dlaczego ktoś go wyjebał. Najwyraźniej musiał to być jakiś frajer, tankujemy! Pachnie normalnie. To kto pierwszy? Space on znalazł. Space on testuje. Ej, a jak mi się coś stanie? A co się może stać? No nie wiem. A dobra. Lepiej się schlać i zżygać, niż nie zżygać i nie schlać, nie? Uwaga! O kurwa! Chyba zwietrzały procenty! A nie mówiłem, żeby nie pić! Wojtas, dzwoń po lekarza! Ale z was mośki! W czoła nawale! A wy łykacie wszystko jak Solaris po kilku browarach! Co? Zajebisty dzik mordy pyszny i klepie chyba jeszcze bardziej niż normalny! Uratowani! Wszystko co dobre, szybko się kończy. No nie tak szybko. Całą noc przesiedzieliśmy. Burza? Nie, nie, to mi w bebechach tak... Wiecie co, tak jakby mi coś na brzuchu siadło, tak... Ty wiesz co, że mi też? I miej tak, jakby się srać zachciało, o! Kurwa, muszę do klopa. Ty nie czekaj, ja pierwszy muszę. Nie wygłupiajcie się, mi się bardziej chce. Space on, kurwa, odwie... Ach, chyba, no bo się zesra! I powiedz mu, że ja też! I Wojtas też się zesra! Sorry, ziomeczki, ale coś dziwnego jest! Space on, otwieraj, to nie są żarty! Sorry, nie dam rady. Sam tego chciałeś. Dzień dobry. Co oni tam robią? Mam nadzieję, że coś nielegalnego, żeby mógł donieść. No ale bez dowodów nie ma co konfidencić. Muszą kiedyś popełnić błąd, a wtedy... Czy? Śmiecenie w miejscu publicznym. Dobę i to. Halo, Straż Miejska? Kurwa, ale siara. No nie zablokowałem telefonu, jak chowałem do kieszeni. No i? No i o, ponaciskało się co w co. Wysłane zaproszenie do znajomych do cieślaka, udostępniony jakiś link od Solaris o paznokciach, do pana Wiesia SMS by83 chuj, a do mojej matki moje zdjęcie z pindolem na wierzchu. Tylko najdziwniejsze jest to, że wcześniej wcale takiego zdjęcia nie miałem. Całe życie na przypale. O, Wojtas jedzie. O ile zakład, że nie zaliczył? Nie no, wiadomo, że nie zaliczył. I co, zaliczyłeś? A wyglądam jakbym zaliczył? Bardziej wyglądasz jak jakaś żaba przez te wyłpiaste gały. Koniec, nie chcę się pruć, do widzenia. Nie mam czasu na randki. I oto taki wkurw? Nie tam.
Mandat mi Straż Miejska wpierdoliła za zaśmiecanie ulicy, a pały za przekroczenie prędkości, bo spieprzałem przed Strażą Miejską. A wszystko przez tą mędę Rudego. Ile ja bym dał, żeby mu tak siary narobić? No jest jeden sposób. Niebezpieczny i prawie niemożliwy. Ale jak się uda, to Rudy się wkurwi dwa razy bardziej niż ty dzisiaj. Wchodzę w to! Kurczę, wszystkie miejsca zajęte. Nie no, Straż Miejska powinna z tym zrobić jakiś porządek. A ten co? No co jest? Z drogi! Z drogi, bo na policję zadzwonię, że tam mój żuch! Sam tego chciałeś! Co za ban? Nie, nie, to nie do pana. Do widzenia. Ty, Space on Patera. Co jest, kurwa, raz, dwa, trzy? Policja, proszę otworzyć. O kur... Ty, dobre. I co masz? Mam. To była najłatwiejsza część planu. Teraz punkt drugi. Drukarnia. Dobra, zdjęcie Rudego. Masz tutaj na taki cycek zgrałem. No, to przełączaj na benzynę i czekaj na nas z włączonym silnikiem. Jezu, nie może być na gazie. Wojtas, musimy mieć pewność, że odjedziemy. Jak często szerszeń gaśnie przy ruszaniu na gazie? No tak średnio to co drugi raz. No właśnie, a na benzynie? Tak samo. To nie wina szerszenia, tylko kierowcy. Dobra, ruszaj jak chcesz, byleby nas nie dorwali. Space on, idziemy. Kurwa, lecę i to samochód, a nie obora. Proszę, oddaję cycek, bo to już niepotrzebny. No i to wyszło mniej więcej tak. Na takiej pleksie. Może być? Pewnie. Proponuję normalnie, bez faktury, to trochę taniej będzie, nie? No, no. To wyszło razem... 260. A, niech będzie 50. Wojtas, ogień! Ruszaj! Zaczekajcie na mnie! O Jezu! Spokojnie, chłopacy, nie będę was gonił. Jakby ten fiut płacił więcej, to może pilnował interesu. Tak to sam kradnę jak pojebany. Nie kumam, jak można zrobić przypał Rudemu jego zdjęciem i szerszeniem? No ja to chyba kumam jeszcze mniej. Walu długo jeszcze? Jak zepsujesz mi furę, to odkupujesz poloneza. I to nowego! Dobra, jesteście gotowi? Otwieraj, bo stoimy tu dłużej niż Space on był w piątej klasie. A kiblował dwa razy. No. Voila! Coś ty zrobił z szerszeniem. Plan jest prosty. Pakujemy się do szerszenia i jedziemy na Grochowską. Tam jest 50 i fotoradar. Rozpędzasz się, ile fabryka dała. Najważniejsze, że było ponad 100. Fotoradar robi zdjęcie i gotowe. Nie dość, że Rudy dostaje mandat, to jeszcze traci prawko na 3 miechy za przekroczenie prędkości o ponad 5 dych. Walu, jesteś geniuszem. Tylko przez tą instalację nic nie będę widział. Nie bój, nic, pojedziesz na pamięć. Tam nie ma zakrętów. A o tej porze ruch jest mały. To jak? Namówił. Siedemdziesiąt? Osiemdziesiąt? Dziewięćdziesiąt? Wojtas, trochę w lewo, bo krawężnik załapiesz! 95? Stuwa! Gdzie ten fotoradar? Na GPS-ie za 100 metrów! Uwaga! Kurwa mać. No i poprzedniej szybie. To nic, warto było. Do obiadu piwsko, do kolacji pisko, herbaty byś się raz napił jak człowiek. Zalać ci? Nie, dziękuję. To już dopiję piwko, bo otwarte, żeby się nie wygazowało. Ja nie wiem, to już jest chyba alkoholizm. Jakby mój tatuś tak przy mamie pił, to by go... O Jezu, wiesiek, aż mnie przytkało. Gorzej niż w oborze i to psy jedzenie. Halinka, daj spokój, wcale tak nie czuj. Zresztą jakie psy jedzeniu, jak jeszcze nie podałaś? W ogóle to nie moja wina, tylko mielonych. Patrzcie go, mielonych! Jeszcze nie zjadł, a już pryka! Otwieraj okno i to natychmiast!
Jakby to coś miało pomóc. Od tego jest pierdnięcie, żeby śmierdziało. No zaraz mnie szlak trafi, Wiesław! Jak nie pierdzi to beka? Jakie beka? To nie ja, to z dworu! O! Ale to, spróbuj teraz tak dłużej! Ja ci zaraz spróbuję! Jeszcze raz bekniesz, świnio jedna, to ci tą doniczkę na głowie rozbije! Ludzie tu obiad jedzą! Dobra, dobra, luz, już przestaje. I tak mi się żygać zachciał. Elo! Elo! Elo, a co ty tak idziesz okrakiem, jakby ci się jaja do nogi przykleiły? Gorzej! Wczoraj jak wracałem z melanżu, to spotkałem Solaris, a że też była wypita, to ani się obejrzałem i już była po wszystkim. A co to ma wspólnego z przyklejonymi jajcami? No z tego pośpiechu pukłem ją bez gumy, a dzisiaj małe piecze jak dupsko po kepsie. Nie wiem, chyba coś mi sprzedała. No, ja wiem jak to jest. Też tak kiedyś miałem po kebabie. Co, pindol cię szczypał? Nie no, pierścień. No, to opcja jest tylko taka, że musisz iść do lekarza. Inaczej, odpadnie ci mały. Nie no, jaja se robisz? Jaja też. Nie, dobra, wracamy. Może samo przejdzie. Siedź, Wojtas. Co, chcesz, żeby ci odpadła fujara? No nie, ale jak okaże się, że lekarz to chłop... W życiu mu ptaka nie pokażę, bo wyjdzie, że pedał jestem. Drrr. I kowal. Jadwiga! Pewnie młoda laseczka to jeszcze ją zaliczy w tym gabinecie. Ta. Albo Janusz. Kurwa macie, ale swędzi. Wojciech Puczyk, zapraszam. I co? Mówiłem? Już mi przeszło. Tak. Wytrzymaj 10 sekund bez drapania, to ci uwierzę. Uważasz? Licz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i mówiłem. Nie, no dobra, poddaję się. To co? Wracamy do przygodni. O nie, ja do chłopa nie pójdę, a już na pewno na trzeźwo. Wojtas, masz szczęście, że wczoraj wziąłem wypłatę. Dobra, czekajcie, już nie mogę. Za późno. Wojtas nie może pić piwa, znaczy już po nim. Spejson, dobij go. Legia Warszawa, to ja, najlepszy... Ja, jakie downy, żartowałem. Nie mam jeszcze jednego. Sorry, Wojtas, nie jestem milionerem. Sześć musi wystarczyć, idziemy zanim przetrzeźwiejesz. O nie, za bardzo mnie stresujecie. Idę sam. Jak chcesz, tylko nie wydygaj tym razem, bo więcej hajsu nie mam. Czekamy na ławce. Kurwa, ale przypał. No ale co? Wyleczony. Jak? Jak ręką odjął. No ale jak to tak, tak szybko? I czemu przypał? Nie powiem. No mów! Ale obiecajcie, że nie będziecie się śmiali. Nie no, pewka, że nie będziemy. No, no, obiecujemy. No dobra, to wchodzę do lekarza, mówię co się stało i ze szczypie. Ten kazał mi ściągnąć nachy i położyć się na tej leżance. Tak zrobiłem. Na szczęście założył taką gumianą rękawiczkę, bo jakby facet dotknął do pindola, to z automatu bym był pedałem. No i ściągnął kaptur z małego, tak popatrzył, tylko się uśmiechnął i zapytał: pokazać panu sztuczkę? To ja mówię, jak ma przestać sypać, to Pewex. To proszę podejść do zlewu. No to podeszłem, a ten bierze mydło i jak nie zacznie mydlić, to się tylko modliłem, żeby mi nie stanął, bo by dopiero siara była. Spłukał w końcu wodę, ja tak stoję i patrzę. Ty kurwa, nie swędzi. I jakiś taki zapach inny niż normalnie. Czyli że co? Czyli że umyć wystarczyło. Aha. Kupisz se browar w sklepie, zapłać. Wyrwiesz świnie w klubie, to trzeba jej postawić drinka czy coś tam, czyli też zapłać. No i za jakiś czas alimenty. Zalejesz furę gazem, zapłać. Skąd człowiek ma na to wszystko hajsy brać? No za gaz to akurat nie zapłaciłeś. Trzeba sobie jakoś radzić, Spejson goni nas? Nie goni. Co ty, zanim się groba sroszy, potem odpali Simpsona, to minie z 15 minut. Do tej pary już dawno ten gaz wyjeździmy. Jak wyjeździmy, to się zatankuje jeszcze raz. Pogaz, uważaj! Co? O kurwa!
Uff, mało brakowało. No byśmy mieli stłuczkę ze stłuczką. Spoko, na szczęście szerszeń ma hamulce świeżo robione. Hamuje jak nowy, od stówy do zera zatrzyma się na 120 metrach. Chwila, chwila, coś mi świta. Brak kasy, stłuczka, hajs. Mam! Ziomeczki, będziemy bogaci. Ale jak to przypierdolić szerszeniem? Przecież ja nie mam AC. Z OC też zresztą jestem trochę na bakier. Co, nie masz? Nie no, mam. Tylko mi się skończyło kilka lat temu. To wziąłem i przeprawiłem datę, żeby się zgadzało. Czyli tak jakbyś miał. Tyle wystarczy. Zresztą to nie z twojego będzie odszkodowanie. Czyli że co? Dobra, powtórzę, bo chyba nie załapałeś. Wsiadamy do szerszenia i krążymy po rejonie. Czekamy, aż jakiś lamus wjedzie na czerwonym świetle albo wyjedzie z bocznej uliczki. Wtedy dajesz gaz do dechy i walisz we frajera. Stłuczka jest z jego winy, no to z jego OC płacą ci hajs na naprawę szerszenia i to w oficjalnych stawkach. Wojtas, to może być nawet parę stów. Bierzesz kasę, wstawiasz szerszenia do mnie na warsztat, po godzinach wyklepię ci go za grosze. Co zostanie, przepijemy. To jak, Walu? Jesteś geniuszem. Nie Spejson? Peweks! Nic nie zrozumiałem, ale Peweks! O Jezu, Wojtas! Jak będziesz się tak snuł, to prędzej jebniemy ze starości niż kogoś. No chyba przepisowo muszę jechać, jak mamy się komuś podstawić, nie? No ale tu jest ograniczenie 50, a nie 5 na godzinę. Dobra, dobra. No jak jedziesz, cierpię, złotówiarzu pieprzony! Nie wiesz, to ma pierwszeństwo! Wojtas, miałeś w niego przyjebać. A no tak. Chyba nic z tego nie będzie. Wracamy, szkoda gazu. Kto nie ryzykuje, dzika nie pije. Jeździmy do skutku. Kurna, tak mnie gniecie, że chyba zaraz wyrzygam tego kepsa. Mogę chociaż pasy rozpiąć? Ciężko mi się oddycha. One są chyba dla ziomeczków, co mają obwód klaty poniżej 1,40 m. A się rozpinaj! Uff! Jak chcesz przez przednią szybę wylecieć, jak Wojtas coś przypierdali? Kurna, ten gdzie wyjeżdża? Wojtas, rura! Walisz! Aha! No nareszcie! Wszyscy cali? Spejson, no! Dobra, czekajcie, ja to załatwię. No i co? Ludzi chcesz pozabijać? Znaków nie znasz? Jak jeździsz, fiucie? Ta, fiuta. Fiuta? Wojtas, jak się nazywa ten pindolubaby? Cipa. A no tak. Jak jeździsz, cipo? Ale jak... Dobra, dobra, nie nam się będziesz tłumaczyła, tylko psiarskim. Dzwoń po pały, bo ja konfidentem nie zostanę. Co on z nią tyle gada? Mnie też będzie tak przepytywał? Może i będzie. Nie patrz mu w oczy i odpowiadaj tylko tak albo nie, żeby się nie skapnął. Bo za wyłudzenie odszkodowania można pójść siedzieć. Kurwa, no ty dopiero teraz mi to mówisz? Dobra, uważaj, idzie. No dobra, to który z was prowadził? No ja. Dowód rejestracyjny, prawo jazdy i aktualne OC poproszę. No i ten. Pisemy czy się dogadujemy, bo tu 5 stów będzie za spowodowanie kolizji. Nie no, dogadujem. Zaraz. Jakie spowodowanie? Przecież to baba mi wyjechała z boku. Te? Skrzyżowanie nieoznakowane, równorzędne. Auto z prawej ma pierwszeństwo. O kurwa. Kolego, a dmuchnij jeszcze w to urządzenie. Mówię i tak. Patrycja, krótka piłka. Jak nie chcesz połykać, to przynajmniej udaj, a później wypluj tak, że mnie widział. No i co, połknęła? No mówię ci właśnie, że nie chciała, ale słuchaj dalej. Zrobiła do końca, ja już się tak trochę wkręcam, że połknęła, a ta pyta... Jak było? I co zrobiłeś? No i co miałem zrobić? Mówię, jak mi takie numery odwalasz, to dajesz z powrotem z buta. Z Rembertowa na Grochów niedaleko. Wygoniłem świnie z szerszenia, a sam przyjechałem do Speluno. Dlatego taki wkurwiony jestem. Lepiej wkurwiony niż jak ja. A co jest? No tak mi się srać chce po tych czterech kepsach, że się chyba zaraz zżygam. A do kibla w Speluno nie pójdę, bo obszczane deski. Wiem, bo sam obszczałem. O, nie no dobra, koniec żartów. Walu, Walu, słyszysz? Słuchaj. Halo? Rozłączył się. Coś się stało? No właśnie nie wiem, ale wychodzi na to, że tak. O kurwa. Spejson, wszystko gra? Uważacie?
To patrzcie teraz! Tono! MMA, amatorskie mistrzostwa grochowa, klub Speluno. Zapisy przy barze. Dobra, to teraz tak, ja lecę do baru się zapisać, a wy pozrywajcie wszystkie plakaty, jakie zauważycie, bo jak Cieślak się dowie, to ciężko będzie wywalczyć pas. Ciężko to ci się będzie zapisać, bo jak cię ochrona zobaczy z siusiaczem na wierzchu, to wyleci ze Spelunu jak z budy. Dobra, to już chyba ostatni. Trzymaj. I co ja mam z tym zrobić? Nie wiem, kuwa, zezryj. Co mnie to obchodzi? Sam wymyśliłeś, żeby zrywać te plakaty. Chociaż chuj wie po co, bo Cieślak i tak na pewno już dawno wie. Wie czy nie wie, im mniej osób zobaczy plakaty, tym mniej osób zgłosi się na turniej. A im mniej osób zgłosi się na turniej, tym Spejson ma większe szanse. Kapujesz? Aha. Ale że co? Co tu się wypawia? Nie interesuj się! Bo kociej mordy dostaniesz! Ty Wojtaś, zmień sobie ten tekst, bo ten już jest stary, niemodny i w kieszeni niewygodny. Co my tu mamy? Nielegalne osklejanie plakatów. No i już dzwonimy po straż miejską. A widzisz tu jakiś plakat naklejony? Kurczę, falstart. Za wcześnie przyszedłem. No dobra, tym razem 1-0 dla was. No, ty Rony, czekaj! Tak przy okazji, za miesiąc jest amatorska gala MMA w Speluno. Nie możemy złapać Cieślaka, jak go spotkasz, to powiedz mu, żeby się zapisał, co? Ta jasne. Walu, coś ty najlepszego narobił! Zastanów się, Spejson. Poprosiłem Rudego, żeby coś zrobił. Co zrobi Rudy? Poprosiłem Rudego, żeby coś zrobił. Co zrobi Rudy? Podpierdoli nas! No debil, powiem ci co zrobi. Zesra się. Zesra? Zesra się, a nie zrobi tego, o co go prosiłem. Będzie robił wszystko, żeby się tylko Cieślak nie dowiedział o zawodach. Teraz kapujesz? No nie. Od tej pory ta piwnica jest twoim domem. Trenujesz codziennie aż do zawodów. Ja będę trenerem i zajmę się ustaleniem strategii. A Wojtas dietetykiem. Czyli skołuje sterydy. Jakieś pytania? No chyba nie. No to spinaj po ślady i zaczynamy. MMA nadchodzimy. Space on detonator puchacki. On na dnie nowy rycerz. On na dnie nowy motocykl gotowy. On na dnie nowy rycerz. On na dnie nowy motocykl gotowy. Gotowy. Co zrobiliśmy nie tak? Spoko, Walu, spuchnięty ryj od zatrzymanej wody i trądzik to normalka po sterydach. Najważniejsze, że moc wzrosła dwa razy. Pocie na mnie, betonowy śmietnik jedną ręką, jeee, po glebę! Doskonale. Teraz nawet jak Cieślak jakimś cudem dowie się o zawodach, zwycięstwo mamy w kieszeni. Co jest, kurwa? Raz, dwa, trzy. Wychodzi na to, że Rudy dał dupy. Jest nieźle. Trądzik i opuchnięta gęba po sterydach zeszły. Zostały siła i pompa. Jak jeszcze słuchałeś i zapamiętałeś, co do ciebie mówiłem podczas treningów, to i z techniką nie będzie najgorzej. Nie no, słuchałem. Trzymać gardę i napierdalać z całej pety. To jest. Jutro wielki dzień, pierwsza i prawdopodobnie ostatnia gala MMA w Speluno. Spejson, taka okazja się więcej nie powtórzy. Jak zdobędziesz pas, to będziemy mieć szacun na rejonie do końca świata. Chuj z pasem, za pierwsze miejsce dają tysiaka nagrody. 1000 na 3. To wychodzi po ponad 400 na łeb. Pasowałoby sprawdzić formę przed walką. No jest jeden sposób, ale to będzie trochę kosztowało. Czyli bokser w Speluno. Dwie blachy. No nic, zrzucimy się. Kurna, walki dopiero jutro, a emocje już dzisiaj jak na E3. Nie ciśnieniu się tak, Spejson. Jak zamkniesz licznik w bokserze za pierwszym razem, to znaczy, że nie ma chuja we wsi na ciebie. No we wsi może nie, ale na grochowskim rejonie to co innego. Nie tylko my wpadliśmy na ten pomysł. No to teraz, kurwa, raz, dwa, trzy, teraz uważajcie, bo dwa razy nie będę powtarzał. I tak samo będzie jutro z każdym lamusem, co stanie ze mną w oktagonie. Jesteś pewien?
Spejson, raz, dwa, trzy. Skończyłeś? To zrób miejsce dla prawdziwego dzika. Mocny w gębie, słaby w łapach. Dajesz. Legia Warszawa i tak dalej. Do jutra, cieślak. O kurwa, raz, dwa, trzy, urwał gruchę. Siła to nie wszystko. Potrzebna jest jeszcze technika. Wychodzi, że Spejson jest lepiej przygotowany. Walnął z podkręconej i głucha nie miała szans. Tak jak ty jutro. Co kurwa, raz, cieślak, powiem krótko. Potrzebujesz Tenea. A tak się składa, że oglądałem wszystkie filmy z Bruce'em Lee i kilka z Chuckiem Norrisem. Teorie mam w małym palcu. A zdążysz mnie podszkolić do jutra? Pewnie, nie ma tego za dużo. W imieniu właściciela baru z Peluru oraz głównego i jedynego sponsora imprezy Browaru Dzik witam na pierwszej amatorskiej gali MMA na Grochowie. Ja nazywam się Witold Śruta i mam przyjemność poprowadzić tą imprezę. Do zawodów zapisało się 4 uczestników, a więc zaczynamy od razu od półfinałów, z których wyłonimy 2 finalistów, którzy zmierzą się następnie w walce finałowej o bagatela 1000 zł. Ten tyś jak już jest mój. A jak nie wygram, to ty mi oddasz. Bo mówiłeś, że wygram, kurwa, rewelacie. Spokojna głowa, wygasz, nie ma innej opcji. Skup się, pierwsza walka przed tobą. Jako pierwsi w oktagonie zatańczą Paweł Cieślak Ciesielski i Maciej Maciora Maciejewski. Wielkie brawa! Cieślak, pamiętaj, jak Rafaello z Zubinja. I jak się wam podoba koszulka naszego sponsora? No nie gadaj, że pan Wiesio ci coś za darmo dał. Nie no, co ty, nie dał, wziąłem na krechy i oddamy jak wygrasz, nie? Ale niech wszyscy widzą, że Spejson Team to nie amatorka. Uwaga, zaczyna się. Kurwa, raz, znaczy... Kurwa, że się Cieślak z Ludym dogadał. Jak myślicie, kto wygra? Maciora jest wolny, ale ma taką masę, że wystarczy, że raz trafi Cieślaka i pozamiatane. Spokojnie, spokojnie, nie atakuj za szybko, niech cię pogania i się zmęczy. Kerwere, znaczy zaraz mnie trafi, albo się runda skończy i odpocznie. Wale! Czekaj, jeszcze 5, 4, 3, 2, 1, teraz luta! Zwycięstwo! No i po maciorze. Ale go jebnął jak kwaśniewski pół litra. 8, 9, 10. Knockout! Walkę wygrywa i przechodzi do finału Paweł Cieślak-Ciesielski. Kolejną walkę półfinałową stoczą Spejson Detonator Puchacki. Legia Warszawa. I Mateusz Mati Zagnojny. Pokaż mu, Mati, jak się kopie. Mati was Karola! I to ma być walka? Zeo techniki, szapanina jak pod dyskoteką! Jesteśmy bogaci! 1 koła! I kto rządzi na rejonie? Wojta, z tobą dopiero półfinał! Jeszcze walka z Cieślakiem! Aha! Spejson, Spejson, Spejson! Młody walna odpierdol! Byle jak! Paweł? A tu jesteś, wszędzie cię szukam. Zas! Dlaczego wypułeś z rękawic gąbkę i sypiesz do nich żwir? Przecież to niezgodne z regulaminem! Mam zamiar położyć tego lamusa jednym precyzyjnym pierdolnięciem. Raz, dwa, trzy. Pani oszukał!
oszukiwał! Dyskwalifikacja! Nieregulaminowe rękawice! O, ty synek! Nie ma takiego bicia! A kurwa, leci! Zoro, Zoro! Wykręcone ucho i jednocześnie sznur od prodziża na dupę! Znałem tylko jedną osobę, która tak biła! Tata? Halo? Filo. Kto mówi? Jaka twoja matka? A moja! Co tam mamoś na rejonie? Jaki nieprzytomny! Co? Pospałem, znaczy te, odkurzałem! Raczej chlałem, a nie spałem. Adrian, co tam się znowu w domu dzieje? O co ma się dziać? Nic, podkurzałem jak kazałaś, a teraz ten... posprzątane jest, no i mam zaraz śmiecie wynieść. Zadzwonił do mnie pan Kuba z tym z dołu. Chyba był trochę wypity, bo gadał takie głupoty, że aż przykro było słuchać, że ktoś u nas na balkonie wisi. Adrian, na pewno wszystko w porządku? Tak, mamo. Dobrze, no. No. No to pa. O kurwa, ale Meksyk. I weź tu zaproś ziomeczków na kwadrat. Co tu się wczoraj działo? Pyszna! Spejson, mordo, chodź, bo następną kolejkę omijesz! Czekajcie, dobra nuta leci! Tym lepiej dla nas! Dobra, Wojta, ciśniemy na drugą nóżkę, myk do ryja! I od razu na trzecią! Paru, zbastuj trochę, bo zaraz się schaftuje i będzie szkoda tego, co już wypiłem! Miętus, pana mnie uważasz? I co na busy? Teraz mam łyso? Tak się pije! Halobaza, halobaza! Minus jeden! Co robimy? Księga ulicy mówi jasno! Kto na imprezie przy ziomkach zgonuje, ten sam się oprzypał do proszodowuje. Ten punkt to chyba sam wymyśliłeś. No, jak większość. No dobra. To co mu zrobimy? Może namalujemy pindola na czole. Nie no, co ty w gimbazie jesteś? To musi być coś ekstra. Mam! Tylko czekaj, muszę na budowę skoczyć taką beleczkę jeszcze zajebać. Gotowe, co teraz? Czekaj. Teraz na balkon z nim. Ostrożnie, ostrożnie. Dobra. O. Teraz wystawimy go na zewnątrz, o jak przetrzeźwieje i się obudzi cztery piętra nad ziemią, to zesra się w nachy ze strachu. To chyba trzeba go ubrać, jak się ma zesrać w gacie. A, no tak. Nie, no dobra. To na trawnik, jeszcze lepiej, może akurat ktoś będzie szedł na dole. Dobra, lecimy z tematem. No i co? Tak będziesz stał do rana? Nie, no dobra. Tu daj tę starą pralkę, to postawimy zamiast mnie. Dobra, czekaj, mordo. O kurwa, jaka ciężka, nie dam rady. Czekaj, pomogę ci. No dobra, dobra, idziemy i stawiamy na... O kurwa. Zleciał. Z takiej wysokości to raczej nie ma co zbierać. Weź to, Wojtas, wyjrzyj, co z nim, bo ja się boję spojrzeć. Sam wyjrzyj, też się cykam. Nie no, trzeba sprawdzić, może żyje. To zrobimy tak, rzucę dwie blachy, jak wypadnie orzeł, to ty lecisz na dół, a jak reszka, to ja. Stoi! O kurna. Lecisz. Kurwa mać. To poimprezowaliśmy. Wojtas! Wojtas! Wyjrzyj! Kurwa, ale jaja! Wszystko gra? Jebany, nawet się nie obudził! Szkoda, że tego nie nagraliśmy! Uf, no to dawaj, wnoś go na górę i wystawiamy znowu! Tylko teraz ja trzymam, a ty stawiasz pralkę! Dobro! A więc tak to się zaczęło! Zaraz.
Ktoś wisi na balkonie? Ole jaja! Space on down, nie ściągnij mnie stąd! Już, czekaj mordo, foteczka i zdejmuję! Ja wiem, że jak się ziomkowi urwie film, to wypada mu jakiś przypał zrobić, ale teraz to już chyba przesadziliście! Nie mogliście mi kutasa na czole namalować! No chciałem, ale Wojta skazał coś lepszego! O kurde! Kurwa, żyjesz? Ja tak, ale ty już nie. Myślałem, że mi łeb pęknie od tego huku. Dzwoniłeś do Wojtasa? Gdzie ten lamus jest? Nie wiem, podejrzana sprawa, bo szerszeniat zostawił mnie pod blokiem, chociaż nigdy nie przeszkadzało mu kierować na chatę po pijaku. Czyli zadzwonię. Szerszeń jest, telefon jest. To gdzie jest Wojtas? Kurna, tak się schlałem, że nic nie pamiętam. Znajdzie się. 24 ścięta w nocy w chuligańskim wybryku Palma z Ronda de Gola znalazła się w okolicy Nowego Dworu Mazowieckiego. W tej chwili policja rzeczna próbuje obezwładnić przywiązanego do niej pijanego mężczyznę. No, Space On. Szacun. To się nazywa żart. Witam, przystojnia. Aha, witam, kawalerze, to co robimy? Francuz 50. Debil! Nie wiesz? Sto noga, z jedną nogą w gipsie, a drugą w dupie. No, zajebiste. A Wojtas jedzie. Elo, mordecki. Elo. A ty co taki wesoły? A właśnie zarobiłem 5 dych. Co? Jak? Nie, no pojechałem na Śród pod Garwolin po nowe wahacze do szerszenia, bo moje wytłuczone jak ziemniaki. No nie kupiłem, bo gościu za bardzo pilnował i nie chciał ani na chwilę wyjść z kęciapy. Myślę sobie, dobra, przyjadę po zamknięciu. Wracam na chatę, przy drodze stoi tirówka i mówi 5 dych za loda. Patrzę na nią i myślę, chyba cię pojebało i rura z pichem szerszeniem. Odjechałem tak ze 100 metrów, skręciłem w taki lasek, zatrzymałem się, ciach, ciach, ciach na ręcznym, strzepałem się raz, dwa i gotowe. No i? No i 5 dych w kieszeni. Myślała, że na frajera trafiła. Ty kurwa! To ja co wieczór zarabiam 5 dych albo stówę? No a jak? Ja to nawet czasami na siłę walę, żeby było, że zaoszczędziłem. Aha. Czyli jesteś przy kasie. No można tak powiedzieć, a co? A pożyczysz mi to 5 dych do piątku, jak wypłatę biorę? No właśnie mi się przypomniało, że wiem, jak mogę je dobrze zainwestować. No niech będzie. I podwieziesz mnie kawałek, co? Pomogę ci zatankować bez płacenia. Jak dziad ze stacji nie pozna fury, bo już dzisiaj raz tankowałem u niego i nie płaciłem, bo jechałem po te wahacze, to peweks! Znowu? Mówiłam, Francuz w gumie 50. Który korzysta? No ja. To koledzy muszą wysiąść, a my wjedziemy do lasu. Zaraz, zaraz, zaraz. Jak pojedziemy z szerszeniem, to niby kto będzie kierował? Chyba nie Walu. A co masz do mojego kierowania? Lepiej jeżdżę niż ty. Tak? A kto wjechał z szerszeniem do rowu, jak mu się dałem przejechać? No kto? No, Space On. Chłopaki, decydujecie się albo nie, bo mi klientów odstraszacie. Nie świruj, laska, płacę, to wymagam, nie? Wojtas, to jak będzie? Dobra, jedziesz, ale żadnych zrywów, delikatnie. Ta czerwona lampka od oleju ma się tak palić. Dobra, chodź, Space On, wysiadam. A, i najważniejsze, nie dotykasz ręcznego, bo nie po to go zrobiłem. Miał farta, z tym tirem na czołówkę wyskoczył! Widziałeś, Wojtas? O Jezu, aż mi się słabo zrobiło. Chuj tam z Walem, niech se wpada pod tira i się zabija jak chce. Ale jakby mi tak szerszenia skasował, to go stamtąd wyciągnął, zaniósł do szpitala, żeby go odratowali i jakby już wyszedł, to bym go zabił drugi raz! Ale się blady zrobiłeś! Weź se zajaraj, czy co? Ciekawe jak szlugi w szerszeniu zostały. Ty,
Ile już go nie ma? Ze 30 sekund, a co? O kurna, to już pewnie dochodzi, a my tu stoimy jak wzwody jakieś. Na co mamy leżeć? A kto nagra filmik? Dobrze kameruje? No pewnie. Że nie. Kurwa, co ty ptaki nagrywasz? Nie ptaki, tylko ptaka. Walowego. No to niżej weź tym telefonem, zobacz co nagrywasz. A, czekaj. Chuja widać. No to chyba dobrze. Znaczy, że nic nie widać, nie? To weź podejść bliżej, albo co? Już po zawodach. Zoba. 1,5 minuty. No, szacun walu. Rzadko mi się zdarza tyle wytrzymać. 5 dych, może i sporo floty. Ale warto było. No, to jeszcze będzie 100 za śmiecenie w lesie. Laska, co ty świrujesz? Widzisz tu jakieś pały? Nadleśniczy Kulaś do usług. Nie! Mamo! Mamo! Co? Jak chcesz coś zapytać, to wyłącz silnik, bo nic nie słyszę! No dobra! To poczekam na światła! Mamo? Dlaczego nigdy nie powiedziałaś mi, że pan Wiesio to mój tata? A nawet jak przyjdzie czasami do nas kibel przepchać czy odmalować przedpokój, to nie mówisz do niego po imieniu, tylko pan. A więc już wiesz. Jak się dowiedziałeś? Jak się dowiedziałem, tak się dowiedziałem. Mogłaś mi powiedzieć. Porozmawiamy w domu, zielone. Ja cię zaraz trąblę, fiucie, jeden w banie, kto się jajcami nakryjesz! O kurwa, policja! Mówiła mnie, przeklinaj! To mamo, to jak było z tym tatą? Dlaczego się z nim rozwiodłaś? Nawet mi nie przypominaj o tym alkoholiku, nie chcę mieć z nim nic wspólnego! Jak jakimś cudem coś zarobił, to od razu przepił. Co ja mówię? Przepił, przechlał, to mało powiedziane. No a do roboty go czasami biorę, ale tylko dlatego, że jest najtańszy na Grochowie. Na szczęście mieszkanie jest po remoncie i długo nie będziemy musieli go oglądać. Dziękuję. Wojtas, jak jeszcze raz zapytasz o numer mojej siory, to ci sprzedam liścia w mordę. Ile razy mam powtarzać? Ona już tego nie robi za kasę. Ta, nie robi. To dlaczego nie chcesz mi dać numeru do niej? Bo nie. Lepiej dmuchać na zimne. A co ty taki smutny jak miasto, jak pizda? O, odkąd się dowiedziałem, że pan Wiesio to mój stary, to tak jakoś dziwnie jest. Tęsknisz za nim. Za panem Wiesiem? No za starym. Nie wiem. Może i tak. No chciałbym, żeby się z powrotem zeszli z matką. Wtedy bym wyciągał flotę od 2 osób, a nie od 1. Kiedyś jak jeszcze byłem z tą Mariolą z Brudna i jak się na mnie wkurwiała, to wystarczyło, że ją przeleciałem i od razu jej złość przechodziła. No i? No i ty musisz zrobić to samo. Pojebawszy? W życiu bym nikogo z rodziny nie przyleciał, a już na pewno nie matkę. Ona ma z 50 lat. Jezus, Payson, nie ty dał nie, tylko twój stary. Ja mówię, puknie ją porządnie, jak za dawnych lat, to od razu się pogodzą. No może i tak, tylko to nie takie proste. Starsza nie za bardzo chce z nim gadać, a co dopiero się bzykać. O kurwa, właśnie sobie to wyobraziłem, nie, to jest obrzydliwe. To jedyny sposób. No ale jak, przecież starsza nie pije, a na trzeźwo to... Tak, od tego są tabletki, mogę załatwić. Wszystko zapamiętałeś? Nie wiem, chyba tak. Powtórz. No to ten, idę do kibla, rozwala muszle niby niechcący, matka wzywa na jutro pana Wiesia, czyli starego, żeby wymienił kibel, robię im herbatę, wrzucam tabletki miłości i wypalam z kwadratu. Stary robi swoje, stara mu wybacza, no i ten, i wszyscy żyją długo i szczęśliwie. No mniej więcej, tylko najważniejsze, tabletek w żadnym wypadku nie można mieszać z alkoholem. No co ty, przecież starsza nie pije. Dobra, to my spadamy, a ty działaj, nara. Walu, ale tak szczerze, myślisz, że to się uda? A który z moich pomysłów się nie udał? No większość. No właśnie. Nie, zaraz. Adrian,
co tam się stało? Chciałem spuścić wodę i potłukła się muszla w kiblu. Teraz już nie ma odwrotu. Ale miałem dziwny sen dzisiaj, że pojechałem do nightclubu, burdelu znaczy, no i że trafiłem na jakąś promocję i za dwie dechy mogłem korzystać ze wszystkich panienek w lokalu. To jak dziwny, zajebisty. Dziwny, bo jak rano zajrzałem do porponetki, to brakowało mi tych dwóch dych. Ale nawet się nie wkurwiłem. Warto było. Walu Wojtas, ale przypał! Co, nie pogodzili się? Gorzej, zrobiłem herbaty, wrzuciłem tablety. Stara się zdziwiła, bo w życiu jej herbaty nie zrobiłem. No i się pyta, co mi się stało. Trochę mnie zagadała. Ja patrzę, a stary już drugą herbatę kończy. Oczy mu się tak lekko zaszkliły, podchodzę bliżej. No i czuję wódę. Okazało się, że już przyszedł nawalony. Pomóżcie mi go ogarnąć, zanim pały przyjadą, co? Mówiłem, że nie wolno mieszać z alkoholem, ale jaja, myśli, że jest gołębiem. Tato! Ostrożnie, bo zlecisz! O, nie tego już za wiele! Sio! Nie, tylko nie kaszla! No co jest? No co jest? A co ma być? Zepsuło się łóżko! Jak zepsuło? No nie działa! Pół godziny minęło, to się wyłączyło, nie? Tak, minęło, kurwa. To następny pół poproszę! To będzie 30 zł, bo karnet już wyczerpany. Kurwa mać, jeszcze się będziecie prosić! Wypił do końca bez popity, no i patrzę, że coś świruje, a ten ściąga na chy, wskakuje z pindolem na wierzchu na stół i żery ja na cały głos, czy są tu jakieś świnie? Nagle drzwi się otwierają i wchodzi jego matka i mówi, Spejson, znaczy ten, Adrian, co ty wyprawiasz? A Spejson tak tylko na nią popatrzył chwilę, złapał ostrość i mówi, ty skąd po jakieś ładniejsze koleżanki, bo aż taki zrobiony nie jestem. Stara ty się aż bordowa zrobiła z wściekłości, złapała taką mokną ścierę i już mu miała przez łeb przyjebać, no ale nie zdążyła, bo się zwalił nieprzytomny na podłogę. A na koniec się jeszcze zeszczał. No tak było. Znaczy, Wojtas tak mówi, bo ja tu nic nie pamiętam. No ale chyba tak, bo starsza się do mnie do dziś nie odzywa. Tyle dobrze. Przynajmniej ci bani nie ryje. O nie, Solaris. Elo! Elo, kurwa, ale on szybko rośnie. Jakby był na cyklu. A jaki mądry! Liczyć już nawet umi. To a do ilu? No na razie tylko do trzech. Ciekawe, kto jest ojcem. No tak na 50% to cieślak. Kurna, jakbym miała tak pewność, to bym go o alimenty posądziła. Ty czekaj, czekaj, czekaj. Patera, 10 urodziny Centrum Handlowego Grochów. Promocji i tam chuj, co nieważne. O, do 10 pieluch tetrowych też na ojcostwo gratis. Jaki materiał genetyczny ojca? No potrzebny im, żeby sprawdzili, czy Justinek to jego dzieło, nie? A, no ale co to jest ten materiał? Że dres? Czy co? A skąd ja mam wiedzieć? Sperma. Co? No mówię. A skąd ja im wezmę spermę cieślaka, jak on ucieka na drugi koniec Grochowa, jak mnie zobaczy? Pomóżcie, ziomeczki, co? Pierwszy przelew z alimentów od cieślaka idzie dla was na browar. No, mówiła. Nie no, zajebisty plan. I co, zadzwonisz do niego domofanem i co powiesz? Siema, cieślak, mógłbyś się strzepać do tego kubeczka? Prawie zgadłeś. Cześć, kryminał taki. Policja! Proszę otworzyć! O kur... Dobra, szybko do okna! Teraz ruchy zanim wróci. Spejson, podsadź mnie i spierdalajcie. Napiszę wam SMS-a, jak już zdobędę próbkę. Wtedy podjedziecie szerszeniem pod okno i mnie zawiniecie. Wszystko jasne? Chyba tak. Tylko nie wiem, jak cię Spejson ma podsadzić, bo to raczej z deka za wysoko. Co za wysoko? Spejson dał mnie za wysoko! Sorry, Walu! To dlatego, że jestem na cyklu! Siła 10, nie? Dobra, udało się. Tylko nie dzwońcie do mnie, bo będzie przypał! No nie wiem, czy to był najlepszy pomysł. Co jest, kurwa, rozwacy? A
co? To wy dzwoniliście do mnie domofonem i se jaja robicie? Nie, a co? To co robicie u mnie pod okiem? Gówno cię to obchodzi! To nie tylko twój rejon. Chodź, Payson, idziemy. Nara, cieślak. Nara. Raz, dwa, trzy. Freje się i lamusy. Następnym razem nie dam się tak łatwo zrobić. No gdzie są te chusteczki, raz, dwa, trzy? A dobra, to też się nada. Co napisał? Dobra nasza wali konia. Walu cię ślakowi? Ta. O. No. No. No i to było super. Raz, dwa, trzy. Dajesz nic nie bój! Złapiemy cię! Dobra, uwaga! O Jezu! No i co wyszło? No cieślak mnie zaciążył, tak jak myślałam! Chłop, bo już się bałem, że to któryś z nas! Ty Solaris, tylko pamiętasz jak się umawialiśmy? To co zapłaci cieślak za pierwszym razem jest dla nas na browary! Luz, Walu, jutro składam pozew, tylko mi starsza pomoże napisać! Nie ma bata, już się cieślak nie wywinie! O wilku, mama! Co jest, kurwa? Raz, dwa, trzy! Co? Syna chciałeś zobaczyć? Co? Ty jakiego syna? No twojego chyba! Justina, nie? Taki sam on mój jak każdego! Cały Grochów cię zaliczył! A wiesz, że jest coś takiego jak badanie ojcostwa? No i że niby, że co? No i że niby, że to! O kurwa, raz, dwa, trzy, skąd to macie? Skąd mamy, stąd mamy! Wyszło, że ty jesteś ojcem! Płać hajs na Nygusa! Albo Solaris podacie do Sejmu! To jest kurwa! Jest ty! Czyli to jest mój syn! No, w czas dotarło! No i chuj bombki strzelił! A już myślałem, że będziemy dzisiaj balowali za hajs ciślaka! Trudno, zapłaci po rozprawie! Nie wywinie się. No, jak dla mnie to nawet dobrze się składa, że później, bo akurat jestem na cyklu, to alkoholu nie mogę. Jedno góra, pięć piwerek i fajrant. Jak mówi księga ulicy, kto ząb nad renem procenty połącza, temu się agresor włącza. Nie chcę was pozabijać. Pa, jaki sobek! To, że ty sobie kujesz dupę, nie znaczy, że inni mają w tym czasie nie pić. Ty czekajcie, cieślak wraca. No to ten kurwa rewaczy, bo nie ma czasu pały, zaraz tu będą, bo u jubilera włączył się alarm, nie? Solaris, to żenisz się ze mną, raz, dwa, trzy? O kurwa! Peweks! No i chuj z naszych alimentów. A Paweł? Cieślak, ale ty masz durne imię. Proszę o spokój. Ja Paweł. A nie może być ja cieślak? Nie. Ja Paweł. Nie, no luz, już przystaje, nie? Biorę sobie ciebie, Jowito, za żonę. Biorę sobie ciebie, Jowito, za żonę. Ty jaką Jowitę? No Solaris tak się nazywa. O kurde. Znaczy, o kurcze, nie wiedziałem, że ona ma imię. Wierność! Wierność! I uczciwość małżeńską! I uczciwość małżeńską! Oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci! Oraz, że cię nie opuszczę aż do... No co jest, kur... No panie Wieszu, na miłość boską miało być tylko malowanie. No malowanie, malowanie. A jak miałem sufit pomalować? Tak to sobie kołeczek wbijam w ścianę. O, wieszam wiadereczko. Wchodzę na drabinę i lecę z sufitem. O kurna.
Brawo, brawo! Szczęść Boże, ale młodej oni ładnie parze! Ale wyglądają! Powrót młodej parze! No ale choć trochę bym mogła schudnąć na to wesele, nie? Sto lat! Nie żyją, żyją! Sto lat! Ja zostawu spokojcie! Nie mogę świjać, czy się nawet wesele nie zaczął! Solaris trochę w lewo i popraw sobie tą spódnicę, bo ci trochę na brzuchu odstaje. A nie, ty taka gruba jesteś. Ty, Solaris, nie gadaj tylko, że znowu w ciąży jesteś. No jak dobrze pamiętam, to tylko raz się puknąłem, raz, dwa, trzy. Nie, no co ty, to od tych kepsów mi bębem wywaliło, bo dziś jest promocja na wiatraku, że piąty dają gratis. Dobra, kurwa, raz, dwa, trzy, rób i jedziemy pod stadion Polonii, bo mam jeszcze jeden zajebisty pomysł. Walu, kiedy oni będą? Już dłużej nie utrzymam. Ile można jedno zdjęcie robić? Nie pękaj! Taki jest zwyczaj. Brama dla młodych musi być. O, już jadą. O kurwa, co tak szybko? Cześć, lockdownie, dlaczego rzucałeś w ochronę psim gównem? A co im przeszkadzało, że przerobiłem napis na srololnie, kurwa, nazwać się? Zresztą ono nie było psie, tylko ludzkie. A dokładnie moje. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Teraz! O kurna, ale przypał. Spejson, co ty robisz? Nie po to się tyle męczyłem, żeby teraz flaszki nie dostać! Dawać wódę! Legia Warszawa! Spejson, spadamy pały, jadą! Macie fart! Są, już są! No nareszcie, no ile można czekać? No córcia, witamy was u progu nowej drogi życia chlebem i... Szybko, kurwa, raz, dwa, trzy, do środka, pały zaraz tu będą! W imieniu rodziców panny młodej witam młodą parę i przybyłych gości. A teraz czas na pierwszy taniec, który młoda para wykona do piosenki HWDP JP 100%. O wilku mowa psiarskie! Czego? Dzień dobry. Ja na wesele. Jestem kolegą Solais. Kogo? No Solai, o, cześć Wojtas. Pani go nie wpuszcza, nie ma zaproszenia. Tak? Jeżeli ktoś nie chce wpuścić cię drzwiami, zawsze pozostaje okno. Fajerzy. Słyszałaś, że jest taki zwyczaj, że jak złapiesz welon, to musisz później temu. Kierowcy są już młodych do ślubu zrobić tego... w kiblu... no... Francuza? Tak, słyszałam. Serio? No, idziemy? Spadaj, frajerze, sam se zrób. A żebyś wiedziała, że zrobię. Zobacz, synku, raz, dwa, trzy. To jest tak zwany wykrywacz lamusów. Tylko prawdziwy dzik jebnie tak, że zamknie licznik. Nie żadna matura. Tylko bokser daje odpowiedź, kiedy chłopiec staje się mężczyzną. Tak, Justinku. Kiedyś i ty pierdolniesz tak, że urwie gruchę. I obrocik! O, pardonsik. O kurczę, zaczekajcie, to nie tak. Co nie tak? To menda podstępna bez zaproszenia wyszedł. Na krzywy ryj się wbił, nas leci napić za darmo. No to teraz się wyjaśniło, aż się zastanawiałem, kurwa, raz, dwa, trzy, co to za laska, co trzy porcje flaków wtrąbiła. Ja tam nie chciałem nic gadać, ale widziałem, jak chowała Devolaya do kieszeni. Znaczy chował. Co, na moim weselu? Pewnie jeszcze psiarskim donosisz, że alkohol bez akcyzy mamy. A macie? Nie, no to trzeba zgłosić. Przesadził Legia Warszawa! To najlepszy klub! Kto nie wierzy? Czekajcie! Chwila! O Jezu, teraz będzie morały prawiła! Przecież to nie jego wina, że jest rudy i dlatego nie ma kolegów! Nikt go nigdzie nie zaprasza, dlatego wszedł tu podstępem, żeby chociaż raz poczuć się jak normalny człowiek! Mi to go nawet trochę szkoda!
Zobaczcie, jak lipnie wygląda w tym przebraniu. Jak jakaś tralalala. Wiecie co? Dziś wyjątkowy dzień. W takiej opcji sytuacyjnej zróbmy dobry uczynek. Wypad, konfidencie, i żebym cię tu więcej nie widziała, bo następnym razem ci jeszcze tego devolaja w dupę wsadzę.